Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w kolejną niedzielę. Prosiłbym tylko o sygnał na czat, czy słychać mnie, i zaczniemy dzisiaj naszą godzinkę. Tak w międzyczasie, widzę, że słychać. Mała dygresja, bo tak się zastanawiałem ostatnio, czy no, specjalnie nie przedłużyć tego mojego programu, ale doszedłem do wniosku, że nie ma sensu. Myślę, że moja rola jest taka, żeby Państwa po prostu zaciekawić pewną problematyką i zainicjować, żebyście pobudzić do, żeby pobudzić do poszukiwania na własną rękę, bo to tutaj tak naprawdę o to chodzi. Tak jak ostatnio mówiłem przy podróży, najdłuższa droga jest od naszego umysłu do naszego serca. To jest to miejsce, w którym szukamy na samym końcu. I mówiąc o sercu, tak jak zawsze proszę Państwa, abyście dzisiaj również słuchali tego, co chciałbym Wam dzisiaj przekazać w kontekście ostatniego Nieznanego Świata z lipca, właśnie z płaszczyzny, z poziomu, ze świadomości serca. Prosiłbym, żebyście Państwo, bo ja będę dzisiaj też trochę dużo gadał, będę dużo cytował, ale żebyście spojrzeli na ten układ tego dzisiejszego programu, bo to jest taki troszeczkę podtekst, który chciałbym, żebyście spróbowali go odkryć. Bo przygotowując się do programów, zawsze staram się pokazać Wam pewnego rodzaju treści, które są ukryte między wersetami. I te symbole do nas trafiają pod różną postacią, tylko nie zawsze chcemy je dostrzec, albo po prostu w tym pośpiechu gdzieś nam po drodze umykają. Zaczynam od takiego zdjęcia niemowlaka, bo tak naprawdę, tak jak już nieraz wspominałem, każdy człowiek to jest nie tylko cudowna planeta, ale to jest cudowny wszechświat. I my poprzez to, jak zarządzamy samym sobą, no, budujemy tą rzeczywistość, której tak naprawdę pragniemy. Dzisiaj postaram się Państwu to troszeczkę udokumentować i udowodnić właśnie na kanwie ostatniego Nieznanego Świata. To jest ten ostatni numer. Ja miałem przygotowany na poprzedni tydzień program, no ale z racji tego, że no jednak wszystko idzie do przodu, to się zmienia. Myślę, że ten temat, który dzisiaj Państwu omówimy, ja sobie zostawię tamto na jakiś, powiedzmy sobie, inny weekend, a to, co będzie dzisiaj, myślę, że jest to taki temat na czasie. Bardzo, bardzo na czasie, z wielu powodów. W każdym bądź razie na samym początku chcę Państwu zacytować i dołączyć się troszeczkę do takiej polemiki, która od ostatnim czasie dosyć mocno w Polsce jest nagłaśniany temat tak zwanego uboju rytualnego. Osobiście powiem szczerze, jestem za tym, aby nie było w Polsce jakiegokolwiek, nie tylko w Polsce, żeby na tej planecie nie było jakiegokolwiek uboju. Jest prawdą i faktem, iż co roku ginie kilka miliardów stworzeń tylko po to, żeby wyżywić tylko niespełna, nawet kilkadziesiąt miliardów stworzeń, by wyżywić kilka miliardów stworzeń pod tytułem człowiek. I czy w tym momencie słowo człowiek brzmi tak dumnie? Ja tutaj zacytuję tylko kilka urywków z artykułu redaktora naczelnego Nieznanego Świata, który podaje kilka też faktów na temat tej całej polemiki, wojny, a propos właśnie uboju rytualnego, jak tutaj gry interesów odgrywają rolę, jak są poprzez media wypaczane informacje, które docierają do publiki, wręcz nawet są podawane kłamliwe informacje po to tylko, żeby zaciemnić obraz, by zyskać przychylność opinii publicznej. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że jest część społeczeństwa, która no nie wyrzeknie się konsumowania mięsa, argumentując to na różne dziwne sposoby. Zawsze mówię, że jeżeli ktoś czegoś chce, znajdzie drogę dojścia do celu. Jeżeli ktoś czegoś nie chce, zawsze znajdzie wymówkę.
No powiedzmy, że nasza planeta na ten dzisiejszy czas no, funkcjonuje tylko i wyłącznie dzięki temu, że istnieje równowaga, że ta równowaga między tak zwanymi, jak ja to mówię, mięsożercami, a tymi, którzy no, konsumują energię w inny sposób, jest, uważam, zachwiana. W każdym bądź razie, nie rozlekając się na temat tego, co ja tam uważam, parę cytatów, żeby Państwu unaocznić, i do jakich mechanizmów dochodzi, chociaż pewnie część z Państwa sobie zdaje sprawę z tego, a żeby właśnie tą opinię publiczną zakręcić, stworzyć taką zasłonę dymną, a pod przykrywką robić to, co się żywnie podoba, po prostu biznes i tyle. Jak wszędzie zresztą, tak? Są nieprzekraczalne granice cierpliwości, tak jak istnieją elementarne kanony etyczne i obszary współodczuwania, których integralności podważać nie wolno. Niestety to, co dzieje się w sferze manipulowania prawem w odniesieniu do okrutnego uboju rytualnego, dowodzi, że broniące interesów przemysłu mięsnego Ministerstwo Rolnictwa pospołu z PSL-em, który w ostatnich tygodniach udzielił wsparcia, któremu w ostatnim tygodniach udzielił wsparcia cały rząd, zasady te mają za nic. Uzasadniając to posunięcie, premier Tusk podkreślił, i tutaj cytat, że musi dbać o interes przemysłu mięsnego. Pamiętajmy, że mówimy nie tylko o kwestii ochrony zwierząt przed niebezpiecznym, niezbędnym cierpieniem, ale także o dziesiątkach niebezpiecznym, ja Boże, później powiem też, o co tutaj chodzi, jeżeli z mojego punktu widzenia na to popatrzymy, tak? W kwestii ochrony zwierząt przed niezbędnym cierpieniem, ale także o dziesiątkach przedsiębiorstw i tysiącach zatrudnionych. To dobitny przykład, jak za pomocą paru gładkich słów próbuje się usprawiedliwić akt karygodnej kapitulacji etycznej, podkreślający elementarne zasady humanitaryzmu w imię interesów ekonomicznych, a w istocie racji politycznych. Tak naprawdę chodzi też o wyborców, nie czarujmy się, no, większość wyborców to mięsożercy, tak? I teraz jeżeli byśmy, może nie, jeżeli chodzi o tych, którzy jedzą mięso zwierząt zabijanych w sposób rytualny, ja się długo zastanawiałem, co to znaczy rytualny ubój. Tak naprawdę chodzi o to, że w krajach muzułmańskich, w Izraelu, koszerne mięso to jest takie, z którego zeszła cała krew. A żeby cała krew z mięsa zeszła, to takie zwierzę no, musi żyć, oddać ostatnie tchnienie, bo wtedy serce bije no, na pełnych obrotach, do tego stres robi swoje, tak? No, oni uważają, że ta esencja życia ukryta jest we krwi i ta krew powinna być zgodnie z Starym Testamentem oddana do ziemi. No coś w tym jest, ale jest też druga rzecz, jeżeli chodzi o całą aurę, atmosferę odchodzenia z rzeczywistości ziemskiej. I czy to dotyczyć będzie człowieka, czy to będzie dotyczyć zwierzęcia, no to jest mnóstwo w tym momencie elementów tak zwanych informacyjnych, które później przekładają się na dalszą przyszłość. To trzeba po prostu w końcu zrozumieć, że każde działanie rodzi określony skutek. W każdym bądź razie, przeskakując dalej, sytuacja przy tym cały czas dynamicznie się rozwija, a towarzyszące jej manipulacyjne argumenty, mające na celu przekonanie opinii publicznej, że zarzynanie zwierząt bez ich ogłuszania, co naraża je na niewysłowione cierpienia, chodzi o muzułmański halal i żydowską szachitę, są bardziej humanitarne niż zwykły ubój. W cudzysłowie oczywiście zwykły. Przeniosły się również na szczęście w ograniczonym zakresie na łamy prasowe. Akademickim tego przykładem był wyśmiany przez nieznany świat w Bublach 2012, to był drugi numer bieżącego roku, pod tytułem Rzeźnia naukowa i duchowa, artykuł, jaki ukazał się w wyszkowskim inkubatorze pozarządowym, użalającym się nad losem firm, które zainwestowały miliony złotych na zakup urządzeń do uboju rytualnego z myślą o eksporcie tak pozyskiwanego mięsa do Izraela i państw muzułmańskich w obliczu groźby zakazu uboju rytualnego stanęły przed widmem bankructwa. Ale i to nie wszystko, gdyż niektórzy posunęli się nawet do tego, że powszechne protesty przeciwko barbarzyńskim praktykom w rzeźniach, uprawianym pod hasłem respektowania swobód narodowościowych i religijnych, stały się dla nich pretekstem do wysuwania oskarżeń o, no, antysemityzm. Chodzi zwłaszcza o kuriozalny tekst niemieckiej dziennikarki Gabrieli Lesser, kiedy zwierzęta hajcowały, antysemicka miłość do zwierząt.
Jego autorka zarzuca obrońcom praw zwierząt w Polsce ni mniej, ni więcej tylko dyskryminację Żydów z pobudek rasowych, czyniąc w tej mierze bezpośrednie odniesienie do praktyk III Rzeszy i Holokaustu. Nie będę tego komentował, powiem szczerze, bo tak naprawdę sami Państwo jesteście sobie w stanie wyrobić zdanie. Zresztą ostatnio leciał 3-odcinkowy film. Ja nie obejrzałem ostatniego odcinka. Pozwolę sobie komentarz na ten temat kiedy indziej przekazać, ale myślę, że w ten sposób tak pomalutku, zgrabnymi krokami gloryfikuje się chociażby Niemcy jako Niemcy. Oczywiście nigdy nie ma jednej skrajności. Tam był pokazany niemiecki oficer, porządny człowiek. Czasami jesteśmy po prostu skazani na pewne zachowania, niezależnie od tego, po której stronie jesteśmy. Ale no nie może on być w tym momencie reprezentantem całego narodu niemieckiego, który no przyczynił się do takich, a nie innych sytuacji na naszej planecie. Zresztą to też można rozpatrywać bardzo wieloaspektowo. Tam przewijał się na przykład temat. To było tylko hasło rzucone IG Farben, który no tak naprawdę sfinansował to wszystko, jeżeli chodzi o pierwszą i drugą wojnę światową. I pociągał za sznurki, a co niektórym popuszczają w takich sytuacjach różnego rodzaju granice typu etyczne i moralne, uznając, że wojna usprawiedliwia wszelkie działania. No teraz wojny nie mamy, a mimo to tyle istnień no, umiera praktycznie rzecz biorąc co sekundę, już nie mówiąc o zwierzętach zabijanych niby dla zaspokojenia głodu, a mimo to co 3 sekundy na tej planecie umiera człowiek, przeważnie jest to dziecko, właśnie z głodu. To jest ta ironia naszych czasów. Ja odsyłam Państwa, przygotowując się do programu, nie zdążyłem, ale do tych, ci z Państwa, którzy do mnie napiszą na maila, wyślę link. Jedna ze słuchaczek przysłała mi wykład, bodajże sprzed roku, byłego. I to jest też ironia. Dlaczego byli dygnitarze na wysokich stanowiskach zaczynają działać dopiero na emeryturze? Ich działania na emeryturze są pozbawione siły oddziaływania, dlatego że najpierw zarabiają kasę, a później pokazują, jacy to oni są piękni i wspaniali. Ja myślę, że to trzeba pokazywać na każdym etapie swojego życia. Ale nieważne, niezależnie od tego, człowiek ten miał okazję wystąpić na takiej konferencji międzynarodowej na temat właśnie żywności i na świecie i właśnie podejścia takiego mięsożer, takiego powiedziałbym, no nie chcę używać języka takiego typowego dla potępiania pewnych rzeczy, ale na pewnym etapie rozwoju duchowego tak, no powiedzmy sobie, ale najwyższa pora otrząsnąć się z tego marazmu i zrozumieć, że możemy żyć i pozyskiwać energię, nie ubijając innych stworzeń. I tam właśnie podawał szereg przykładów, faktów z tego, że tak naprawdę, by zaspokoić głód na świecie, wystarczy przestać jeść mięso. Bo dla wyprodukowania kilograma mięsa potrzeba kilkadziesiąt kilogramów roślin. Ta sama ilość roślin zaspokoiłaby głód, no, tych ludzi, którzy na dzień dzisiejszy głodują. Ale to jest kwestia dobrej woli większości ludzi. Dlatego mam taką prośbę i przypomnę Państwu w tym miejscu o mojej poprzedniej prośbie z ostatniego programu pod hasłem Podaj dalej. Czy przez te 2 tygodnie zaprosiliście kogoś do tego programu, czy po to tylko, żeby posłuchali? Bo tutaj nie chodzi o to, żeby ktoś zmieniał od razu swoje postępowanie, żeby ktoś weryfikował swoje życie i przestawiał je o 180 stopni. Tylko chodzi o to, żeby zacząć po prostu myśleć. To jest właśnie ten problem, że myślenie nie boli. Tak samo jak nie docenia się pewnych rzeczy, które do nas przychodzą za darmo. Cenimy to, za co musimy zapłacić. I to jest ironia również naszego zdrowia, że nie cenimy go, bo mamy je za darmo. Tak jak nie ceniliśmy do tej pory, tak naprawdę jeszcze nie do końca nie cenimy wody, bo w większości mamy ją prawie że za darmo. Także warto czasami zastanowić się nad tego rodzaju kwestiami. I teraz dalej, jeżeli chodzi o rytualny ubój, chociaż to nie jest główny temat dzisiejszy. W kwietniu w Sejmie odbyła się konferencja prasowa, na której poinformowano o inicjatywie zorganizowania w parlamencie szerokiej debaty z udziałem mediów dotyczącej uboju rytualnego. Wniosek w tej sprawie, co jest bodaj jedynym optymistycznym akcentem sygnalizowanej sytuacji, poparły niemal wszystkie.
W nawiasie niemal, bo oczywiście bez ludowców, kluby poselskie, których reprezentanci na co dzień z werwą żrą się ze sobą, obrzucają inwektywami i oskarżają o najgorsze możliwe przewinienia, od spowodowania katastrofy smoleńskiej, a na głodzeniu dzieci i niszczeniu gospodarki kończąc. Wydawało się przez moment, że istnieje sfera, która antynomiczne względem siebie obozy polityczne potrafi zjednoczyć. No tutaj będzie pewna ironia, bo konsekwencji to jest właśnie gra polityki, tak? Pokazywać ludziom, że jest się fajnym, a robi zupełnie co innego, po prostu coś swojego. Świadczy o tym wypowiedź parlamentarzystów, którzy niektórych ugrupowań domagających się, by doprowadzić do wspólnej debaty po to, by społeczeństwo mogło je na bieżąco śledzić i zapoznawać z argumentami obu stron. Jak mówił uczestniczący we wspomnianej konferencji profesor Elżanowski, sprawa ta we wszystkich cywilizowanych krajach okazuje się ponadpartyjna, a stopień dezinformacji w kampanii dotyczącej uboju jest rekordowy. Ta dezinformacja pochodzi z dwóch źródeł, z resortu rolnictwa i związków wyznaniowych. Ministerstwo Rolnictwa najpierw wmawiało społeczeństwu, że ubój bez ogłuszania jest wymagany przez prawo europejskie, co było nieprawdą. Teraz próbuje nam się wmawiać, że zakaz uboju byłby niekonstytucyjny i sprzeczny z polskim prawem. Związki wyznaniowe nie liczą się z realiami, a powoływanie się na źródła religijne w rodzaju Tory, Talmudu czy Koranu wydaje się nieco groteskowe, gdyby nie miało to tak krwawego i dramatycznego kontekstu. Niestety, wniosek o zorganizowanie debaty, o jakiej mowa, spotkał się z odmową, co stanowi kolejny skandal. Ja więcej nie będę komentował tego tematu, ale na kanwie właśnie tego, jak to niby tutaj się robi pewne działania, chcę Państwu powiedzieć o pewnej rzeczy. W tym tygodniu, minionym tygodniu, czwartek, piątek, odbyła się w Warszawie konferencja na temat GMO. Ja się dowiedziałem bardzo późno, bo praktycznie rzecz biorąc w nocy, w środę o tej konferencji, wysłałem wniosek o akredytację prasową, ale wysłałem go dopiero na zajutrz rano. No i nie dostałem akredytacji. No, ale byłem tam i no, mogę Państwu obiecać, że rozmawiałem z człowiekiem, który powiedział, że dostanę komplet materiałów łącznie z wykładami, bo dosyć ciekawi tam ludzie byli i na pewno przynajmniej jeden odcinek poświęcę na tą całą konferencję, bo temat GMO nam jest znany, ale myślę, że warto się włączyć w te różnego rodzaju zbieranie podpisów i tak dalej, bo to jest jedyny na dzień dzisiejszy mechanizm, niby w cudzysłowie demokratycznym naszym państwie, wpływania na to, co się dzieje w naszej rzeczywistości. Ale żeby to się działo, to też nie chodzi o, żebyśmy nawet zmieniali od razu swoje postępowanie, ale chodzi o to, żeby ludzie włączyli się w pewnego rodzaju mechanizmy. My się tego też musimy nauczyć. Dlatego moja prośba, ja ją powielam, abyście Państwo mówili o tym programie następnym ludziom, bo tutaj też nie chodzi, żeby oni zmieniali swoje życie, tylko chodzi o to, żeby się włączyli w pewne rzeczy, żeby dawali znać, że istnieją na tej, że są. Bo dochodzi do tego, że na wybory nie idzie, idzie 20-30% ludzi i większość z tych 20% decyduje o tym, co się dzieje później w skali całego kraju, państwa, Europy i tak dalej, i tak dalej. Te mechanizmy są tak ułożone, znając pewnego rodzaju socjologiczne podejście społeczeństwa, które nie wierzy, że coś może, żeby właśnie tego rodzaju sytuacje miały miejsce. Także nie idźmy na zasadzie takiego spędu, na zasadzie, bo jak wszyscy się bali PiSu, bo będą im się do tyłków dobierali. Ale czasami warto zrobić taką czystkę i oczyszczenie. Jeżeli chodzi o oczyszczanie, ja też trochę skaczę z tematu na temat. Mam nadzieję, że Państwo w tym tygodniu, bo ja tak prowadzę delikatnie dla tych, którzy pracują na etatach. Ja robiłem sobie drugi raz oczyszczanie wątroby, za tydzień trzeci raz, bo to tu ten olej z tą cytryną, tak, to trzeba jednak parę razy zrobić, bo takie jednokrotne płukanie, no nie wyrzuci wszystkich kamieni, tak. Zresztą różne tutaj już informacje od wiarygodnych źródeł mówią o tym, że to jest taka no, fajna metoda, ona coś tam daje, ale warto ją powtórzyć, żeby te efekty uzyskać na dłużej. Także to tak a propos oczyszczania, ale myślę, że warto też na poziomie takim społecznym poruszyć te tematy, o których mówimy. Także jeżeli chodzi o to, to ja dzisiaj tak naprawdę główny temat, o którym chciałem powiedzieć, to jest temat, już przeskakujemy sobie,
jeszcze będzie jeszcze jedna rzecz, tak zwane odmóżdżanie. To krótka rzecz, tak, bo tutaj mówimy, jeżeli chodzi o ubój, też mi chodziło o takie odmóżdżanie społeczeństwa. To jest też kwestia przyzwyczajeń. Nie wszyscy nasi przodkowie jedli mięso i całkiem dobrze im się żyło, tak? W każdym bądź razie tu mamy taki króciutki artykulik na temat odmóżdżanie, czyli inwazja głupków, podpalaczy w jej katastrofalne dla ekosystemu skutki. W kwietniowym numerze Nieznanego Świata był taki numer Idy Marcowe, czyli wiosenna ofensywa chłopców z zapałkami. Wobec faktu, iż na przekór kalendarzowi sypnęło wówczas po raz kolejny śniegiem, no, był zasygnalizowany tam bulwersujący problem masowego wypalania wiosną traw na łąkach i polach, czego efektem są liczne i groźne pożary. Z racji kalendarza to wypalanie przesunęło się trochę w czasie, jednakże kilkanaście dni później nabrał ten palący temat swojej aktualności. Jak podano 23 kwietnia, tylko do tego dnia w całym kraju zanotowano około 16 tysięcy pożarów spowodowanych podpalaniem łąk. Wskutek tego bezbrzeżnie głupiego, barbarzyńskiego procederu giną nie tylko zwierzęta. Doszło już do pierwszych ofiar śmiertelnych nawet wśród ludzi. I to jest ironia, tak? Ludzie nie rozumieją, że jesteśmy ekosystemem, w którym żyjemy. Już nie mówiąc o tym, jak dotkliwe skutki temu ekosystemowi są zadawane. Wypalanie traw jest przestępstwem, które powinno być z całą surowością karane. Niestety z niewiadomych powodów organy ścigania, w tym zwłaszcza lokalne jednostki policji, wykazują w tej mierze karygodną bierność. Postawie służb porządkowych, o jakiej mowa, musi zostać położony kres. Jednocześnie jest sprawą nas wszystkich natychmiastowe reagowanie na tego rodzaju sytuacje poprzez błyskawiczne powiadamianie straży pożarnej w przypadkach dostrzeżenia płonących traw i udzielanie pomocy w ujęciu sprawców tych skandalicznych wyczynów. Nie pozwólmy dewastować natury, nie lekceważmy wynikającego stąd niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia, nie bądźmy bierni. To jest taki apel redaktora naczelnego, ale tu jest kolejna rzecz pokazania tego takiego no, bezwiednego działania, bo wypalić, tak? Przecież, drodzy Państwo, słomę jedzą zwierzęta, słoma jest potrzebna, słomę można sprzedać, ze słomy można budować domy. Ja tak tylko sygnalizacyjnie powiem, bo ja się wybieram we wrześniu na taki tygodniowy warsztat budowy domu ze słomy i gliny. Może niektórzy z Państwa też się wybiorą tam. Po prostu marzy mi się, zgodnie z tym hasłem, o którym kiedyś mówiono, wybudować dom. Co prawda ja wybudowałem, ale nie własnymi rękoma, ale wybudować własnymi rękoma swój własny dom, a właśnie ze słomy i z gliny. Włożyć w tą energię, jak mówi fizyka kwantowa, własnych myśli, własnego ciała, energię, która będzie oddawała mieszkańcom, tudzież osobom w domu tym przebywającym, te intencje, które przyświecały osobie, która budowała ten dom. Ale teraz temat główny dzisiejszego dnia. Ja kiedyś Państwu wspominałem o tym, że jest taki ciekawy blok tematyczny na TVN24. Ja nawet nie wiedziałem, że tam lecą w każdą niedzielę o 12:30 filmy dokumentalne. Jest to taki blok Ewy Ewart. I któregoś razu zadzwoniła do mnie siostra, mówi: Darek, to jest twój temat, obejrzyj. I powiem szczerze, oglądałem później tam w internecie. Oczywiście nie zdążyłem przygotować linków tak bezpośrednio, żeby Państwu teraz na ekran wrzucić, ale ci z Państwa, którzy się odezwą, na maila wysyłam linki, będziecie mogli sobie ten cały program obejrzeć czy to po angielsku, czy to z wersją polskiego lektora, czy to z napisami po polsku, nie ma znaczenia. W każdym razie już w internecie ten film jest. Uważam, że jest godny uwagi. Redaktorzy gazety nadali temu tematowi rangę tematu dekady, czyli bardzo ważnego tematu, myślę, że tematu, który należy rozwijać. I to jest nic innego jak to, o czym ja Państwu już wspominałem, medycyny tak zwanej, ja to nazywam tak na krótko, informacyjnej. I pozwolę sobie zacytować troszeczkę rzeczy, może nie wszystkie, bo artykuł jest dosyć długi, a chciałbym dzisiaj skończyć w godzinę, żeby Państwa nie zanudzać. Odsyłam do programu, bo myślę, że jednak warto go parę razy obejrzeć. Światopogląd naukowy to jedno z tych ideologicznych pojęć pułapek, które na stałe zagościły we współczesnej kulturze. Liczni przedstawiciele tych ścisłych dziedzin wiedzy uzurpują sobie prawo do decydowania o tym, co jest prawdą, a co fałszem.
Ja tylko dodam, że poprzez później media te stanowisko upowszechniane powoduje to, że my w to wierzymy. Poprzez środki typu szkoły jest to wręcz wbijane nam do głów. Dlatego warto swoją własną drogą pójść właśnie od umysłu do serca, do czego zawsze Państwa bardzo mocno zachęcam. Udało im się również wmówić sporej części społeczeństwa, o ile nie większości, że wszystko, co nie mieści się w obowiązującym paradygmacie naukowym, należy wrzucić do śmietnika z napisem ciemnota i zabobon. O tym, że taka postawa jest intelektualnie miałka i prowadzi na manowce, można przekonać się dobitnie oglądając film Grega Beckera The Living Matrix, Żyjąca Matryca, która w polskiej wersji językowej nosi tytuł Nauka uzdrawiania. Olbrzymią wartością tego obrazu jest jego intelektualna spójność oraz konsekwencja w przedawnianiu zagadnień związanych z funkcjonowaniem ludzkiego organizmu. Spójny obraz w przedstawianiu zagadnień związanych z funkcjonowaniem ludzkiego organizmu. Dla czytelników nieznanego świata poznanie wspomnianego filmu będzie z całą pewnością ważnym wydarzeniem, ale co ciekawe, film ten może również zainteresować osoby deklarujące ideologiczną formę światopoglądu naukowego. Za warty podkreślenia należy bowiem uznać spójny, logiczny ton narracji, który odwołuje się do realnych zjawisk, odkryć naukowych. Po zakończeniu seansu widz uświadamia sobie, że to, co do tej pory skłonny był uznać za cud, jest w istocie częścią rzeczywistości, którą nauka zaczyna dopiero odkrywać. Mówiliśmy sobie kiedyś o tym, co ludzie nazywają cudem. Cudem nazywają coś, czego nie rozumieją. Bo coś się zadziało, nie wiedzą dlaczego, więc mówią cud. Tak naprawdę jest to tylko kwestia odkrycia tego mechanizmu. I teraz kilka takich fragmentów z całego filmu. Media co jakiś czas donoszą o zadziwiających uzdrowieniach, których tradycyjna medycyna alopatyczna nie potrafi wytłumaczyć. Olbrzymia wiedza medyczna współczesnego człowieka nie jest jednak wiedzą absolutną. A lekarzom czasem sprawiają spore problemy nawet proste pytania. Marin Shields z Instytutu of... Nie, pozwólcie Państwo, że ja tych nazw nie będę czytał, bo szkoda czasu. Ujmuje to w następujący sposób. Do końca nie rozumiemy nawet, dlaczego zwykła ranka potrafi się tak szybko zagoić. Ja Państwu kiedyś wspominałem, że ludzie wiedzą, jak to się dzieje, że komórki się dzielą, że człowiek się rodzi i tak dalej, ale nie są w stanie wytłumaczyć, dlaczego. Dlatego na początku pokazałem Państwu zdjęcie tego małego człowieka, tego małego dziecka, które tak naprawdę ma ten ogromny potencjał. Znamy wprawdzie mechanizm pewnego zjawiska, ale często nie wiemy, na jakiej zasadzie dochodzi do jego uruchomienia. Być może dokonuje się w ostatnim czasie zmiany. W zrozumieniu przez nas wszechświata pozwolą odpowiedzieć na to oraz całą masę innych pytań. Len Magter-Taggart, autorka głośnej książki Pole, stwierdza: właściwie wszystkie kultury postrzegały wszechświat jako jedność, jako koło. Człowiek zajmował w nim centralną pozycję. Dopiero odkrycia Newtona i Kartezjusza pozwoliły stworzyć nowy model wszechświata, na wzór wielkiego zegara. Umysł został oddzielony od ciała. Ta idea odrębności stała się podstawą zachodniego myślenia. Ta idea odrębności, drodzy Państwo, i to pokutuje dzisiaj. Ludzie myślą, że są odrębni, że są lepsi niż świat, który ich otacza. Dlatego wypalają, bo myślą, że to jest coś innego. To tak jakby sobie coś wypalał. Dopiero wtedy, kiedy zrozumiemy, że jesteśmy cząstką tego wszystkiego, co jest dookoła nas, dopiero wtedy będziemy mogli zrozumieć, jaką drogą należy pójść, żeby iść tą drogą równowagi, spójności i wyjścia z tego tak naprawdę z równi pochyłej. Dzisiaj ludzkość się znajduje na równi pochyłej i to musimy sobie jasno powiedzieć. I jeżeli nic nie zrobimy z tym i dalej będziemy biegali za pieniądzem, za wszelką cenę, za zyskiem i czekali na to, że będziemy prawdziwymi ludźmi dopiero wtedy, kiedy pójdziemy na emeryturę, to będzie za późno. To pokolenie już nie ma na to czasu. To jest moje prywatne zdanie. Mogę się mylić i obym się mylił. W każdym bądź razie nie ma odrębności. W końcu trzeba się obudzić. Jesteśmy cząstką tego wszystkiego, co nas otacza. Ostatnio idę do pracy i w biurze dziewczyna siedzi taka młoda, smutna. Ja mówię: dziewczyno, uśmiechnij się. A ona do mnie mówi: w tym kraju się nie da. Jak to się nie da? Szczęście, bogactwo to jest stan ducha, a nie stan posiadania. I nie ma znaczenia, gdzie będziesz.
Problemy, które masz tu, pójdą za tobą tam, gdzie uciekniesz. Nie ma odwrotu. Ja wtedy, kiedy mogłem wyjechać za granicę tuż po ukończeniu szkoły oficerskiej i pewnie miałbym na wstępie to, co mam dzisiaj po 20 paru latach pracy, patrząc z punktu materialnego, tam bym miał na starcie. Jednak zostałem tutaj, ale wkurza mnie, ja rozumiem, każdy ma swoją drogę, ale pamiętajmy, tu jest nasze źródło, to jest ta nasza przysłowiowa ojczyzna, tylko hasło ojczyzna się, powiedziałbym, zutylizowało. Kiedyś ojczyzna to była ziemia, na której człowiek się urodził. Dzisiaj rodzimy się w szpitalach. Dzisiaj sztucznie jesteśmy wyrywani z łon matek. Kobiety mają problemy z zajściem ciąży. Co piąte młode małżeństwo ma problem z poczęciem. Do czego to prowadzi? A z drugiej strony rząd chce, żeby było coraz więcej. Ostatnio Kryszaka oglądałem właśnie, jak to zachęcał do płodzenia dzieci i celebrytki. Właśnie gloryfikował, pokazywał, jak to one pięknie się rozmnażają. W każdym bądź razie, no... Pytanie, czy nie jesteśmy przypadkiem tak dalece obłudni, że sami oszukujemy siebie, że pocinamy gałąź, na której sami siedzimy. A to jest cały czas to, że traktujemy się jako coś innego, aniżeli wszystko, co nas otacza. Umysł został oddzielony od ciała. Ta idea odrębności stała się podstawą zachodniego myślenia. Nauka została oddzielona od religii. Religia została oddzielona od nauki. Ktoś komuś wmówił, że to są antagonistyczne kierunki. To tak jakby, opowiadałem Państwu kiedyś, jak to organy wewnętrzne w organizmie człowieka zaczęły się między sobą kłócić, które jest ważniejsze. Powtórzę to, co kiedyś powiedział Einstein. Nauka bez religii jest kulawa, a religia bez nauki jest ślepa. Ktoś kiedyś powiedział, używajcie narzędzi, które dostaliście, a umysł też jest narzędziem. Nauka jest narzędziem. I myślę, że dzięki nauce za chwileczkę to, co wczoraj nazywaliśmy cudem, jutro będziemy nazywali czymś normalnym, bo poznamy mechanizm. To, że nie wiem, jak to działa, to nie znaczy, że nie mam tego używać. A tak dzisiaj między innymi niektórzy uważają, bo trzymają łapę i uważają, że mają monopol na to, że pewne patenty, techniki są w ich rękach. Jest to bzdura. Uwierzcie mi Państwo, każdy ma potencjał, każdy może pod warunkiem, że tylko chce. Że uwierzy w siebie. Ja kiedyś mówiłem, często to powtarzam, że umniejszanie sobie nikomu i niczemu nie służy. Dotyczy to każdego, nie tylko was, którzy mnie słuchacie, ale każdego człowieka, nawet tego, który jest niewykształcony. Bo w twoim blasku mogą ogrzać się miliony. I powiem szczerze, czasami wydaje mi się, że tutaj nie chodzi o wiedzę, tylko chodzi o charakter. Nie będę dzisiaj mówił o pewnych symbolicznych zdarzeniach z ostatnich dni w moim życiu, ale no, to przeświadczenie tak mi towarzyszy od paru dni. Udowadniamy w tych realiach, kim jesteśmy, niezależnie od tego, na jakim poziomie jesteśmy. Ta idea odrębności stała się podstawą zachodniego myślenia. Newton opisał wszechświat odrębnych rzeczy istniejących w czasie i przestrzeni zgodnie z ustalonymi prawami. Przedstawił ciało jako sprawną maszynę, której siłą napędową są mózg i serce. Całością zaś zawiaduje nasze DNA. Poszczególne procesy życiowe kojarzymy z konkretnymi częściami naszego ciała. Tylko, że to nie jest prawda. Nasze ciało jest zdecentralizowane, nie ma jednego ośrodka sterowania. Mózg przypomina bardziej antenę, stanowi rodzaj przekaźnika informacji, pobiera je i przekazuje, ale nie pełni roli składnicy. Profesor Bruce Lipton, biolog komórkowy, dodaje, przyjęliśmy newtonowskie widzenie świata, historia nauki to przede wszystkim rzeczywistość mechaniczna. Mniej uwagi poświęcamy biologii czy polom energii. Te pola energii to są też relacje między nami. Ja za chwileczkę to będę rozwijał w kontekście tego artykułu dalej. Mniej uwagi poświęcamy biologii czy polom energii. Newton skupił się na materii. Reszta była nieważna. Teraz jednak zaczyna docierać do nas, że mózg tak naprawdę jest polem energetycznym. Pokazuje to elektroencefalografia, czyli badanie EEG. Jeszcze bardziej interesujące jest badanie MEG, magnetoencefalografia. Badanie EEG przeprowadza się przyczepiając kabelki do skóry głowy. Badanie MEG odbywa się całkowicie z zewnątrz. Pozwala nam zbadać aktywność mózgu bez dotykania głowy, a to oznacza, że mózg wytwarza specjalne pole. Peter Fraser, szef organizacji NES Health,
czyli no, sercu, podkreśla, że na przełomie XIX i XX stulecia nastąpił olbrzymi rozwój w dziedzinie biochemii. Wówczas pojawił się pogląd, że człowiek to w istocie nic innego jak tygiel, w którym zachodzą reakcje chemiczne. Stąd był już tylko krok do sformułowania tezy, że wystarczy zapewnić ciału odpowiednie substancje, a chory człowiek bardzo szybko poczuje się lepiej. Codzienne obserwacje mogą potwierdzać taki tok myślenia, gdyż jest on od pewnego stopnia do pewnego stopnia prawdziwy. Ale tylko do pewnego stopnia, ja bym powiedział z punktu widzenia zewnętrznego. Ponieważ w przypadku chorób chronicznych bywa już zupełnie inaczej. Znaczy, to jest to, na co my pracujemy, czyli relacje, nasz stosunek do otoczenia. Przełom XIX i XX wieku to również okres, w którym doszło do zasadniczego podziału wśród fizyków. Zwolennicy systemu newtonowskiego byli wprawdzie nadal silni, ale na arenę nauki światowej wkroczyli wówczas fizycy kwantowi. Twierdzili oni, że świat wygląda inaczej niż dotąd sądzono, a w fizyce występują zjawiska, których nie można wytłumaczyć w sposób zaproponowany przez odkrywcę prawa powszechnego ciążenia. Wizja mechanicznego wszechświata, gdzie wszystko dzieje się z jakiegoś powodu, musiała więc ustąpić. Profesor Rupert Sheldrake, biolog z Uniwersytetu Cambridge, ujmuje ten problem następująco. Fizyka kwantowa zmieniła nasze postrzeganie rzeczywistości już dobre 80 lat temu. Dziwi zatem fakt, że nowy obraz wszechświata nie został uwzględniony w obowiązującym modelu biologicznym. Drodzy Państwo, w latach 80. fizyka kwantowa o tym mówiła. Zobaczcie, jak powoli zachodzą zmiany. Nam się wydaje, że szybko, ale z punktu widzenia dziejów Ziemi to jednak szybko. Stary model ma charakter redukcjonistyczny i mechaniczny. Próbuje tłumaczyć wszystko w sposób cząstkowy, głównie za pomocą zjawiska, jakim jest oddziaływanie na siebie cząsteczek molekuł. Człowiek jest traktowany w takim modelu jak maszyna, której działanie opiera się na fizyce i chemii. Nauka uznała, że najważniejsze dla funkcjonowania organizmu są reakcje cząsteczek. Według aktualnie obowiązujących teorii dochodzi do nich w wyniku zderzania się molekuł. Leni McTaggart proponuje, aby dla lepszego zobrazowania tego procesu wyobrazić sobie komórkę ludzkiego ciała jako basen wypełniony wodą. Zachowując proporcje cząsteczki wchodzące w reakcję, musiałyby mieć wielkość piłeczek tenisowych. Autorka Pola twierdzi, zgodnie ze wspomnianą wcześniej teorią, taka piłeczka musiałaby najpierw w owej wielkiej masie wody znaleźć inną piłeczkę, aby następnie zderzając się z nią, dać początek łańcuszkowi milionów zdarzeń zachodzących bez przerwy w naszym organizmie. To niedorzeczne. Traktujemy naukę jako zapisaną raz na zawsze prawdę absolutną, tymczasem w rzeczywistości ta historia jest ciągle jeszcze pisana. Zdarza się zatem, że nowy rozdział burzy bądź redefiniuje poprzedni. A my zaczęliśmy traktować świat na zasadzie paradygmatów, dygmatów, prawd absolutnych. Nie ma czegoś takiego. Z punktu widzenia kwantowego, na poziomie kwantowym nie ma praw. Ja Państwu kiedyś powiedziałem takie moje własne już doświadczenie, dojście do pewnego takiego wniosku. Poznajemy zasady, poznajemy prawa, po to, by zrozumieć, że te prawa tak naprawdę sami tworzymy. Delegujemy spośród społeczeństwa, wydawałoby się, najwybitniejsze jednostki, co ma daleko idące konsekwencje później dla nas samych, które w naszym imieniu ustalają prawa w tej rzeczywistości. W przypadku państwa polskiego jest to Sejm i Senat. Czy państwo znacie ludzi, na których głosujecie? Osobiście? Czy głosujecie tylko dlatego, że ich znacie z telewizji? No to szczęścia wam życzę. Bo jeżeli w tym kraju wybudują elektrownię atomową, to uwierzcie mi, mnie tutaj już nie będzie. Ludziom robi się wodę z mózgu. Argumentuje się na różne sposoby, tylko zawsze zastanówcie się, kto ma w tym korzyść. Ostatnio w radiu z rana słyszałem, że polska elektrownia atomowa, której jeszcze nie ma, dała dofinansowanie w kwocie 40 milionów złotych na polską siatkówkę. Jak instytucja, której nie ma, może dać coś, czego nie ma? Oczywiście, kto będzie za tym? Jestem siatkarzem zapalonym, ale powiem wam szczerze, na pewno nie będę za tym, żeby w Polsce była elektrownia atomowa. Także warto redefiniować na bieżąco swoje poglądy. Niejako w uzupełnieniu cytowanego stwierdzenia Peter Fraser oddaje: medycyna zakłada, że organizm człowieka jest kontrolowany przez enzymy i hormony, a nie przez świadomość czy emocje.
Jednak trudno w ten sposób wytłumaczyć całość ludzkich zachowań oraz niedomagań organizmu. Intelektualne wahadło przesuwa się obecnie w stronę tzw. holizmu. Ważny jest system jako taki. Tymczasem lekarze wolą badać każdą pojedynczą komórkę. Żeby jeszcze tak było, to by było fajnie. Dzisiaj badają każdy pojedynczy organ, leczy organ, a to, że przy okazji wykończył inne, to już nie jest ważne. Robią to już od 100 lat. Nie widzą natomiast, jak komórki porozumiewają się między sobą i co robią z informacjami, które otrzymują. A tymi informacjami są m.in. wola, wiara, ale również informacje, które dostarczamy do organizmu w postaci pokarmu, ale również informacje zawarte w wodzie. Mówiliśmy już nieraz o informacji, która jest w wodzie, tak? Nasz organizm, w którym jest woda, też przekazuje, ale również otrzymuje pewną dawkę informacji. Czy te czynniki mogą mieć wpływ na proces zdrowienia? No tak, dlatego ja, jeżeli ktoś do mnie się zgłasza, traktuję to bardzo holistycznie. Nie tylko wszystkie organy, ale i przynajmniej te trzy płaszczyzny. Myślę, mówię, robię, czyli płaszczyzna mentalna, duchowa, psychiczna i fizyczna. No wyszło mi cztery, ale to tak naprawdę spłycamy do trzech. Klucz do zdrowia. Hermann Koenig z organizacji MediPoint stwierdza, jeżeli człowiek sądzi, że jest nieuleczalnie chory, to tak będzie. Jeśli natomiast uwierzy, że chorobę można uleczyć, to też tak będzie. Drodzy Państwo, patrzcie, mówimy o zdrowiu, a wkraczamy w pole tak zwanej filozofii. Niektórzy się śmieją, nie filozofuj, tak? A tutaj nie ma nic to wspólnego z filozofią. To jest prawda i to tak naprawdę prawda absolutna. Wszystko zależy od naszych przekonań. Wola? Jakie ma znaczenie dla procesu zdrowienia? Jak myśli i emocje wpływają na nasz system odpornościowy i hormonalny? Wiemy, że ten wpływ istnieje. Kiedy człowiek przeżywa duży stres, jego odporność zmniejsza się. Drodzy Państwo, to nie jest jakaś wielka Ameryka. No, dzisiaj się mówi o psychosomatyce, czyli wpływie psychiki na stan naszego zdrowia. I choćby ktoś miał cudowne lekarstwa, kapsułki i tak dalej, a nie chciał żyć, to umrze. Silny człowiek, który nie chce żyć, położy się i w ciągu tygodnia umrze. Taka jest prawda. Ja pamiętam, przypomniał mi się teraz, nie wiem dlaczego, film z, pijaka grał, Nobla tylko tego dostał, Oscara ten film, nie chciało mu się żyć. Wyjechał do Las Vegas, tam poznał prostytutkę, zapił się na śmierć. Nie chciał żyć, wybrał taką metodę. Nie ma siły, no, człowiek sam decyduje o swoim własnym kosmosie. Prowadziliśmy badania z udziałem par, z których jedna z osób była chora na raka. Zdrowy partner brał udział w eksperymencie, który miał na celu uczenie współodczuwania. Chodziło o to, aby otworzyć się na drugą osobę, ale także nauczyć się medytować. Po zakończeniu kursu uczestnicy eksperymentu wracali do domu, gdzie przez 8 tygodni kontynuowali ćwiczenia. Potem pary wracały do instytutu. W jednym pokoju umieszczaliśmy pacjenta, który przez cały czas był monitorowany. Pomieszczenie było szczelnie zamknięte, żeby wykluczyć jakiekolwiek pole elektromagnetyczne i możliwość porozumiewania się przez radio czy telefon komórkowy. W tym samym czasie partnerzy chorych przebywali w odrębnym pomieszczeniu. Na ekranach monitorów widzieli twarze swoich bliskich. Co jakiś czas prosiliśmy, aby pomyśleli o chorej osobie. Chcieliśmy sprawdzić, czy emocje partnera wywołują u chorego istotną fizjologiczną reakcję. Jak Państwo myślicie? Ja pamiętam, że gdzieś kiedyś czytałem takie doświadczenia, w których pokazywano, że dwie osoby, które żyją z sobą przez jakiś okres czasu, rytm bicia ich serc się do siebie dostraja. A w płaszczyźnie mechanicznej nawet i o dziwo, jak umieścimy zegary u zegarmistrza, nawet nieważne jaka ich będzie ilość, które będą w różnym rytmie cykały, to one po pewnym czasie wchodzą w jeden wspólny rytm. Okazuje się, że tak, można z tego wyciągnąć wniosek, że intencje człowieka mogą być w jakiś sposób przekazywane drugiej osobie. Nie jesteśmy tego w stanie wytłumaczyć w oparciu o tradycyjny, newtonowski model świata. Partner chorej osoby nie szeptał jej przecież do ucha, bądź spokojny. Osoby te były od siebie oddzielone, a jednak informacje docierały i wywoływały określone reakcje.
Ariel Essex, neurolingwistka, nie ma wątpliwości. To nasze myśli tworzą nasze ciało. Drodzy Państwo, ja staram się to od samego początku Wam powiedzieć. To nasze myśli tworzą nasze ciało. To Twoje myśli tworzą Twoje ciało. Jak można nie akceptować samego siebie? Siebie, którego tak naprawdę sami stworzyliśmy. Mamy prawo do tego, by kreować samych siebie. Ostatnio słyszałem takie stwierdzenie, ta osoba się pięknie starzeje. Spotkaliście się z tym. Albo ktoś mówi, że ta osoba się brzydko starzeje. Niektórzy ludzie na starość pięknieją, a niektórzy ludzie na starość brzydną, można powiedzieć. Od czego to zależy? Drodzy Państwo, od nas samych. Tak, to my sami kreujemy swoje ciało. To my rzeźbimy tą materię do postaci takiej, do jakiej chcemy, żeby ona wyglądała. Pozytywne myśli uwalniają chemiczne substancje. Negatywne myśli także, tylko inne, te niekorzystne. Wszystkie one wpływają na komórki organizmu, na to, jak wykorzystuje on składniki odżywcze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Leni McTaggart również podkreśla, że dla procesu zdrowienia najważniejsza jest wiara w skuteczność stosowanej terapii oraz optymizm, chociaż nie do końca. Ważne tutaj, żeby terapia i te stosowane preparaty no też były w zgodzie z naturą tej rzeczywistości. No nie chemia. No nie trucizna. I nie w takich ilościach, jak to się dzisiaj stosuje. Na dowód przytacza historię eksperymentu ze szpitala w Houston, gdzie u połowy pacjentów, którzy cierpieli na artretyzm i mieli być poddani operacji stawu kolanowego, został przeprowadzony właściwy zabieg, a u drugiej połowy jedynie go pozorowano. Po 3 latach żaden z pacjentów nie miał dolegliwości bólowych. Materia i pole. Tradycyjna medycyna zachodnia przypisuje efektowi placebo bardzo wiele tak zwanych cudownych uzdrowień. Niektórzy lekarze się z tego śmieją, ale najwyższa pora otworzyć troszeczkę klapek w umyśle. Czym jednak naprawdę jest efekt placebo? Profesor Bruce Lipton odpowiada na to pytanie w następujący sposób. Wiara człowieka może przezwyciężyć biologię. Czy aby tylko tu o wiarę chodzi? No ale dobra, niech to dzisiaj nazywamy to wiarą, niech tak będzie. Nauka przyznaje, że co najmniej 1/3 wszystkich wyleczeń nie ma związku z konkretną terapią, operacją czy podawanymi lekami. Jest natomiast efektem placebo. Chory wierzy, że zostanie wyleczony. Ja kiedyś Państwu wspominałem, że w momencie, kiedy mój ojciec był w szpitalu i wycinano mu płuco, był też taki pan, który, a raczysko, a do piachu, nie wierzył. Lekarze go wysłali do domu, nie chcieli go operować. I mieli rację, bo jeżeli nie wierzysz w metodę, której się poddajesz, to nie ma to sensu. Bo nawet największą truciznę można zniwelować w swoim organizmie, ale szkoda nadwyrężone siły używać jeszcze do tego, by przezwyciężać nie tylko opór, z którym się spotkaliśmy, powiedzmy sobie, ale również ten, na który się godzimy z zewnątrz. No chyba, że ktoś ma coś do przerobienia, ale to już jest decyzja duszy. Dlatego nam, terapeutom, też nie wolno ingerować w bardzo wielu przypadkach. A nawet wręcz kiedy widzimy, że jest taki stan, ja mam wieczny dylemat, bo to jest takie wydłużanie cierpień danej istoty dla samej cierpienia. Tylko pytanie po co? Chory wierzy, że zostanie wyleczony i jego organizm leczy się sam, nawet jeżeli poddany lek był jedynie cukierkiem. Tak więc w 1/3 przypadków leczenie następuje w wyniku pozytywnego myślenia. Jako biolog i były profesor Akademii Medycznej nie rozumiem, dlaczego tak ważnemu zjawisku poświęcamy podczas studiów zaledwie kwadrans. Ja mówiłem Państwu, że w polskich uczelniach lekarz ma 13 godzin z dietetyki, w tym 3 z ziołolecznictwa. Okazuje się, że nawet nie godzinę mówi się na temat efektów wiary, efektów nastawienia do finalnego efektu całego leczenia, można powiedzieć, tak? Bo wszystko jest leczeniem tak naprawdę, tylko że w naszym prawodawstwie to jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla tych, którzy mają biały fartuch i dyplom z uczelni. I to jeszcze nie każdy. Nieważne. Jako biolog i były profesor Akademii Medycznej nie rozumiem, dlaczego tak ważnemu zjawisku poświęcamy podczas studiów zaledwie kwadrans. Generalnie zaś w ogóle nie zajmujemy się znaczeniem psychiki w leczeniu.
Ja dzisiaj już Państwu o tym nie będę mówił, ale przytoczę kilka par różnic między zawodem psychoterapeuty a lekarza, jeżeli chodzi nawet o etykę. I później Państwo zrozumiecie, dlaczego lekarza dzisiaj należy traktować jako biznesmena. Oni sami sobie zdają, niektórzy, którzy wykonują ten zawód, z tego sprawę, dlatego wśród nich też są wyłomy i są wspaniali ludzie. Ale myślę, że najwyższa pora, żeby dokonać tego przełomu, żeby również ta etyka, którą przysięgają, nie była tylko nalepką na dropsach. Generalnie zaś w ogóle nie zajmujemy się znaczeniem psychiki w leczeniu. To znaczy, że lekarze nie potrafią skutecznie korzystać z efektu placebo, a mogłoby to zmniejszyć nasze wydatki na leczenie dokładnie o 1/3. I tutaj nie chodzi tylko o to, by ze szpitali relegować takich, którzy nie wierzą w daną metodę, ale chodzi o to, że jeżeli już, to wypracowuje lekarz tą metodę razem z pacjentem, mówiąc o różnych możliwościach i skutkach ewentualnych. A pacjent sam wybiera drogę, którą chce wybrać, a nie mu się podaje tylko tą, a żadnej innej. Merlin Schlitz twierdzi, że nadeszła wreszcie pora, aby zastanowić się nad tym, jak to jest możliwe, że chory przyjmuje substancję, która jest obojętna dla zdrowia, a mimo to wywołuje ona w jego organizmie wyraźne zmiany fizjologiczne i uruchamia cały proces reakcji. Ja bym powiedział jeszcze bardziej. Należy się zastanowić nad tym, jak to jest, że przyjmuje truciznę, a efekty są takie, że on się jednak potrafi wykaraskać z dolegliwości, mimo jeszcze tego, że ktoś mu przeszkadza. Jednym z najważniejszych odkryć fizyki kwantowej jest to, że pole punktu zerowego, chodzi o wymianę energii między cząsteczkami subatomowymi, wszystkie one uczestniczą w rodzaju tańca, wysyłając i przyjmując energię. W czasie tej wymiany energii powstaje wirtualna cząsteczka, która istnieje zaledwie chwilę. Nie ma więc mowy o jakichś istotnych wartościach energetycznych, ale jeżeli pomnożymy je przez wszystkie cząsteczki subatomowe uczestniczące w takim procesie na obszarze waszego wszechświata, otrzymamy niewyobrażalną ilość energii, która tkwi gdzieś tam w pustej przestrzeni na zewnątrz, podkreśla Len McTaggart. Drodzy Państwo, przełóżcie to na społeczeństwo i nie chodzi o obraz społeczeństwa, tylko właśnie o te subtelne energie między, nazwijmy każdego człowieka komórką, między nami. Te potencjały, które się wytwarzają, tutaj o to chodzi. To, jaki obraz świata dzisiaj mamy, to jest konsekwencja tych poziomów cząsteczkowych świadomości poszczególnych istot i relacji między nami, i charakteru relacji, jakie one przyjmują. To samo się dzieje z naszym organizmem na poziomie komórkowym. Dlatego ostatnio wpadłem na taki pomysł akcji pod tytułem Pogódź się ze swoim sąsiadem. Nie czekaj na to, aż ktoś za ciebie zrobi pokój na świecie. Pogódź się ze swoim sąsiadem. No ciekawy jestem, kto z Państwa zrobi coś takiego. Profesor Bruce Lipton dodaje, biologia konwencjonalna skupia się na stymulacji materialnej. Fizyka kwantowa pokazuje, że niewidoczna stymulacja jest znacznie ważniejsza. Niewidoczna stymulacja jest znacznie ważniejsza. Ja tutaj trochę tylko odskoczę właśnie do podróży. Ta podróż pomaga dokonać tej niewidocznej stymulacji przez samego człowieka. Ktoś, kto pomaga mu w tym, jest tylko takim towarzyszem w tej podróży. Ta niewidoczna stymulacja ma największe znaczenie, czyli te relacje między nami, do których sami doprowadzamy. W tym kontekście można zacytować Einsteina, który powiedział, że pole jest jedynym ośrodkiem rządzącym cząstką. Fizyka kwantowa mówi, że charakter materii jest określany przez pole. Dr Eric Perl, bioenergoterapeuta, charakteryzuje owo pole w następujący sposób. Jest ono raz bardziej gęste, raz mniej. To się zmienia. Niektórzy twierdzą, że dzieje się tak w zależności od naszej formy fizycznej. Ludzi można przyrównać do bąbelków tkwiących w polu energii, światła, informacji. Cały czas z niego czerpiemy. Ale cały czas też my do niego oddajemy. Dietmar Zimbal, kosmobiolog, uzupełnia ten wywód. Każdy z nas obserwował kiedyś stado ptaków w locie. Widział, jak wiele osobników jednocześnie zmienia kierunek, jakby kierował nimi jakiś nadrzędny ptasi mózg. Jest to możliwe właśnie dzięki istnieniu pól, które pozwalają nam przekazywanie takich informacji dokładnie i bez żadnej zwłoki. Wszyscy jesteśmy częścią tego ogromnego pola, podkreśla Leni McTaggart. Jesteśmy ze sobą połączeni we wszechświecie.
Wejdźcie do Starej Katedry w Stanach, w Europie, gdziekolwiek. Co wtedy czujemy? Nastrój skupienia, powagę, spokój. To bardzo namacalne uczucie. Dlaczego? Bo od wieków ludzie zostawiali tu swoje dobre emocje, których energię wchłonęły mury katedry i teraz oddają ją kolejnym ludziom, którzy przychodzą do świątyni. Ja tylko wspomnę Państwu o tych domach budowanych przez murarzy, którzy są niezadowoleni często z tej zapłaty, jaką dostają, jaką energię zostawiają w tych murach. I wspomnę o tym kursie budowy domu. Niech to będzie najprostszy dom, ale z taką energetyką, że nic nie będzie w stanie go zdmuchnąć z tej rzeczywistości. A każdemu, kto tam wejdzie, zagości w sercu pokój. Stąd też wszechogarniająca atmosfera spokoju, powagi i skupienia, podkreśla, zauważa Edgar Mitchell, były astronauta, uczestnik misji Apollo i szósty człowiek na powierzchni Ziemi, Księżyca. No co do tego mam pewne wątpliwości, ale nie będę się wypowiadał. Nie chodzi o to, który działa obecnie w instytucie jakimś tam. Przytacza to też historię swojego uzdrowienia, dzięki której łatwiej zrozumieć ideę pola. Rezonans magnetyczny wykazał, że mam zmiany w nerkach. Lekarze stwierdzili, że konieczna jest operacja, ale ja się na nią nie zgodziłem. Poznałem wówczas Adama, młodego mężczyznę Vancouver, który był uzdrowicielem. Zgodził się pracować ze mną raz w tygodniu przez miesiąc. Mając do dyspozycji jedynie zdjęcie, Adam jest w stanie wyczuć pole ciała danej osoby. Widzi miejsca, w których przepływ energii został zablokowany, co wskazuje na chorobę. Dzięki woli uzdrowienia może w taki sposób kierować energią, że blokady znikają, ciało zostaje uleczone. Znaczy ja Państwu powiem tak, te zdjęcie jest pomocne, ale wcale nie musi być zdjęcia. To dla tych, którzy tak czasami się zastanawiają, o co chodzi ze zdjęciem. No. I dalej. Miesiąc po postawieniu diagnozy poddałem się kolejnemu badaniu. Po obejrzeniu wyników radiolog powiedział, cokolwiek pan robi, proszę robić dalej. Zmiany wyraźnie się zmniejszyły. Po 3 miesiącach znów powtórzyłem badania. Okazało się, że pół roku od diagnozy byłem zdrowy. Zmiany zniknęły. I dalej. Wszystkie seanse uzdrowicielskie odbywały się na odległość, ale najważniejsza, ale najwyraźniej nie miało to żadnego znaczenia, co sugeruje, że mamy tu do czynienia ze zjawiskiem energii kwantowej. Uzdrowiciel był w Vancouver, ja na Florydzie. Dzieliły nas całe Stany Zjednoczone. Potem jeszcze wiele razy korzystałem z podobnych seansów i z różnymi uzdrowicielami. Mechanizm zawsze był ten sam. Następowało przekazanie informacji, a potem przekaz energii. Wyraźnie to czułem. Wydaje się, że nasze ciała połączone są polem. Warto jednak zadać sobie pytanie, jaki jest mechanizm owej komunikacji. Niektóre badania sugerują, że może się ona odbywać przez biofotony przechodzące przez światła, pochodzące ze światła emitowanego przez komórki wszystkich żywych organizmów. Zjawisko to odkrył biofizyk profesor Fritz Albert Popp. Aby tego dokonać, użył niezwykle czułego urządzenia wzmacniającego. O jego mocy świadczyć może fakt, że umożliwiałoby ono dostrzeżenie płomienia świecy w odległości 20 km. Jeżeli umieści się przed takim detektorem jakiś żywy organizm, wówczas za każdym razem można zaobserwować wyraźny strumień emitowanego światła. Tak, drodzy Państwo, wszyscy jesteśmy świetlistymi istotami, tylko że z tego poziomu gęstości my tego nie widzimy. Profesor Popp uznał, że być może to właśnie biofotony kontrolują ludzki metabolizm. Cząsteczki nie mają własnych systemów regulacji. Do tego jest im potrzebne pole. Być może to biofotony przekazują informacje, dzięki którym regularna jest ludzka przemiana materii, stwierdza naukowiec. Biofotony tworzą w naszych ciałach dynamiczną, spójną siatkę światła. Nasze ciała bez przerwy je emitują. Czy właśnie one tworzą system kontrolny naszego organizmu? Czy może to ta funkcja przypada naszemu DNA? Profesor Bruce Lipp, przepraszam, on się język już plącze. Bruce Lipton nie ma wątpliwości. Geny nie kontrolują naszej biologii. Gdy w rodzinie występują pewne choroby, na przykład rak, natychmiast patrzymy wstecz i powołujemy się na genetykę. Twierdzimy, że jest to skłonność dziedziczna. Ale co ciekawe,
Jeżeli rodzina, w której często występują nowotwory, adoptuje dziecko, ryzykuje, że dziecko to zachoruje kiedyś na raka. Jest dokładnie ryzyko, że to dziecko zachoruje kiedyś na raka, jest dokładnie takie samo jak u dziecka naturalnego. A przecież pochodzenie genetyczne okazuje się zupełnie inne. Tak więc już samo wejście do rodziny, przejęcie jej wzorców zachowań, sposobu bycia jest ważne, a nie podłoże genetyczne. Ja czasami mówię, że żarcie mamy genetyczne. My często, ja zawsze tak też mówię, jak ktoś czegoś chce, to znajdzie drogę dojścia do celu, jak nie chce, to znajdzie wytłumaczenie. I ludzie, którzy coś ich spotyka, mówią, a bo to genetyczne. Po co się tak usprawiedliwiać? Lepiej zapytać swój organizm, co chcesz mi powiedzieć? Co robię nie tak? Epigenetyka, czyli dziedziczność pozagenowa, to nowa dziedzina wiedzy. Bada ona wpływ czynników zewnętrznych na genetykę. Naukowcy odkryli, że informacje decydujące o tym, jak funkcjonuje komórka, nie są zawarte w jej wnętrzu. Wszystko wskazuje natomiast na to, że znajdują się one w otaczającym ją środowisku. Pochodzą zatem z zewnątrz. Powiem tak, z mojego doświadczenia wynika, że nie tylko z zewnątrz. Jak na górze, tak na dole ta energia się wzajemnie wymienia. To jest jeszcze takie coś, może dzisiaj nie będę tego rozwijał, ale żebyście Państwo też nie szli w jedną skrajność, bo to jest pewnego rodzaju wymiana. Bardzo ważna zresztą. Myślę, że cały wszechświat się przygląda temu, co się dzieje na tej naszej planecie, no bo też mamy wpływ na to, co tam później się zadzieje. Geny są tylko pewnym wzorcem, według którego powstaje cząsteczka białka. Znaczy ja uważam, że według mnie to jest pewnego rodzaju możliwość, a czy ona będzie wykorzystana, czy nie, to już jest inna para kaloszy. Stwierdza Bruce Lipton, natomiast białka, a jest ich ponad 100 tysięcy, to cegiełki, z których został zbudowany nasz organizm. Istnieje pewien wzorzec genu. Jeszcze 10 lat temu uważano, że taki wzorzec jest konkretną informacją, według której powstają konkretne cegiełki, tak zwane te białka. Nowa wiedza wprowadziła sporo zamieszania, pokazała bowiem, że wpływ mechanizmów epigenetycznych sprawia, że według każdego wzorca może powstać wiele różnych cegiełek. Ta zasadnicza zmiana, która oznacza, że geny niczego nie determinują, one dają tylko potencjał, to co ja mówię, pewną możliwość. A czy ta możliwość będzie wykorzystana, ten potencjał znajdzie swoje odzwierciedlenie, czy nie, to już zależy, no też w głównej mierze w tym momencie od nas. Rupert Sheldrake, badania ludzkiego genomu ujawniły, że mamy około 25 tysięcy genów. Znacznie mniej niż pierwotnie sądzono. To z grubsza tyle, ile mają szympansy, co wykazały badania genomu tych małp. Oba genomy są niemal identyczne, zbudowane z tego samego rodzaju budulca, ale przecież różnica jest oczywista. Jak więc ją wytłumaczyć? Moim zdaniem odpowiedź tkwi w morfogenetyce. Podobnie jak z takich samych cegieł, na podstawie dwóch różnych planów można zbudować dwa różne domy, tak samo mogą powstać dwa różne organizmy w różnych polach, o różnych polach, nawet jeśli są zbudowane z podobnych do siebie cząsteczek, jak to ma miejsce w przypadku ludzi i szympansów. System energetyczny ludzkiego organizmu od dawna budzi zainteresowanie. Istnieje teoria, według której ciało posiada własne pole elektryczne, tak zwane pole morfogeniczne. Funkcjonuje ponadto hierarchia pól związanych z ciałem. Oprócz pola całego ciała, także organy mają swoje pola, podobnie jak tkanki i komórki, stwierdza profesor Sheldrake. Pole ciała znajduje się wewnątrz, jak i na zewnątrz nas. Jest jedno ogólne pole i wiele mniejszych. Przełóżcie to, proszę Państwo, teraz na ludzi, na świat i na cywilizację. Jest jedno ogólne pole i wiele mniejszych. Wszystkie one tworzą całość. Warto przytoczyć taki oto przykład. Z pola grawitacyjnego nie można odłączyć kawałka, natomiast jeżeli potniemy płazieńca na części, z każdej z nich wyrośnie nowy osobnik. Jak to możliwe? Jeżeli pocielibyśmy na kawałki maszynę, efektem byłaby po prostu popsuta maszyna. Ale jeżeli potniemy na kawałki magnes, każdy z kawałków nadal będzie wytwarzał własne pole magnetyczne. Właśnie ta analogia zasugerowała biologom istnienie pola morfogenetycznego. Były lata 20. XX wieku. Dzisiaj to pojęcie odgrywa kluczową rolę w biologii rozwoju. Bez niego trudno zrozumieć rozwój organizmów. Ludzkie życie zaczyna się od pojedynczej komórki.
Ja teraz przeskoczę może do kilka takich cytatów z artykułu na temat życia, to jest druga część. Dzisiaj dużo o tym nie będę mówił, ale tylko kilka takich cytatów. Okazuje się, że zabieg cesarskiego cięcia może zmienić strukturę DNA dziecka. Matki, które w noc przed urodzeniem dziecka śpią na plecach lub na prawym boku, są dwa razy bardziej może tego nie będę czytał. Nasza mowa oraz wyobraźnia działa jak swoisty laser. Bo mi bardziej chodzi o pokazanie tego kontekstu, o czym mówimy, tak? Nasza mowa oraz wyobraźnia działa jak swoisty laser. Emitowane przez nie kwanty energii przeobrażają słowa i myśli w materię. I nie tylko dom, który budujemy, ale również, pamiętacie Państwo poprzedniego, sprzed 2 tygodni programu, kiedy mówiłem o tym, jak matka, która poszła na urlop, myślała o dzieciach, malowała obrazy, jak te dzieci mają wyglądować, dokładnie takie dzieci urodziła. To my tworzymy tą najbliższą nam rzeczywistość w ramach tego małego bąbla świadomości, w którym jesteśmy my sami. I poprzez to oddziaływujemy też troszeczkę na zewnątrz. Ci, którzy znają te mechanizmy, dzisiaj rządzą tą rzeczywistością i za wszelką cenę próbują nie dopuścić do tego, żeby ludzie posiedli tą wiedzę i by jednoczyli te swoje cząstkowe pola energii, świadomości w większe skupiska. Dlatego jeszcze raz powtórzę, drodzy Państwo, zapraszajcie ludzi do tego, by słuchali. Może czasami gadam tak trochę dziwnie, ale żeby słuchali. Wystarczy. Myślę, że na tym etapie wystarczy. Każdy z nich będzie wiedział, co ma dalej z tym zrobić. Ludzkie życie zaczyna się od pojedynczej komórki. Każda rzecz, która istnieje w tej rzeczywistości, zaczyna się od pojedynczej myśli. Następnie w wyniku podziału i rozrostu powstają różne organy oraz części ciała. Ważne pytanie, które od dawna nurtowało naukowców, brzmi: skąd poszczególne komórki wiedzą, czym mają się stać? Odpowiedzi może udzielić właśnie koncepcja współistnienia wielu pól. Wiemy, że występują różne pola, odpowiadające za mięśnie, tkankę łączną, za mózg czy system nerwowy. Jeszcze inne odpowiadają za pole morfogeniczne, które łączy się z DNA i zawiera informację genetyczną ciała. Teoria ta ma wiele punktów wspólnych z medycyną, tyle że pojęciowo idzie nieco dalej, mówi Peter Fraser. Pola energetyczne mogą dostarczyć informacje, które są konieczne do kontrolowania ciała. Skąd organizm wie, jaką ma utrzymać temperaturę? Czy też jakie ciśnienie krwi jest właściwe dla danej osoby? Według holistycznej wizji świata decyduje o tym nasze pole. Ja przepraszam, ale już troszeczkę przeciągnąłem, ale myślę, że skończę dzisiaj ten temat. Za to, że w tydzień temu nie było programu, bo tworzy on pewną całość. Ten artykuł jest dosyć długi, on sam w sobie daje dużo do myślenia, ale zależy mi na tym, żebyście Państwo ujrzeli kontekst tego artykułu w pewnym układzie, który zacząłem, podając pewne informacje wcześniej. Pola morfogenetyczne stanowią system kontrolny na poziomie ponadcząsteczkowym czy biochemicznym. To one organizują pracę naszego organizmu, decydują o jego rozwoju. Podobnie dzieje się z roślinami i ze zwierzętami. To właśnie te pola utrzymują ciała w charakterystycznej dla danego organizmu formie. Wspomagają także leczenie oraz regenerację. Pole energetyczne organizmu jest wypełnione informacjami. Wszystkie części ciała generują ponadto własne pola. Istnieje jednak jeden organ, który wyróżnia się na tle innych. Jego pole ma znaczenie dla całego ciała. Volker Meissner, lekarz medycyny holistycznej, podkreśla: serce rządzi całym systemem. Serce rządzi całym systemem. Wątroba i inne organy mają swoje zadania, natomiast serce panuje nad nimi wszystkimi. James Oshman, biofizyk, biolog komórkowy, dodaje: w tak zwanej medycynie energetycznej mówi się o energii kardiologicznej. Wszystkie sygnały pochodzące z serca mają właściwości regulujące. Serce bije, wysyła fale ciepła, światła, sygnały elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne. Sygnały te potrafią
Sygnały te trafiają do wszystkich komórek, ale w różnym czasie, ponieważ dzieje się to za pośrednictwem układu krążenia. Serce emituje najsilniejszy rytmiczny sygnał elektromagnetyczny, mówi Rolin McCraty, dyrektor Instytutu Serca. Pole elektromagnetyczne to rodzaj fali przekaźnikowej pełnej różnych informacji i emocji. Badania laboratoryjne pokazały, że pole to zmienia się zasadniczo. Jest inne, gdy czujemy złość bądź jesteśmy sfrustrowani, a inne, gdy czujemy troskę, miłość lub gdy chcemy okazać komuś współczucie. Serce bije według pewnego wzoru, rytmicznie bądź nie. Ma to ścisły związek z naszymi emocjami. Deborah Rosman, prezes organizacji, podkreśla, że kiedy serce bije równo, ów miarowy rytm wpływa także na rytmiczną pracę mózgu, systemu nerwowego i gruczołów. Wszystkie części organizmu działają wówczas harmonijnie. Pozytywne emocje, takie jak miłość, troska, poczucie wdzięczności, sprawiają, że serce pracuje w sposób rytmiczny. Natomiast emocje negatywne zaburzają działanie serca. Istnieje też inny rodzaj pozytywnych emocji. Kiedy na przykład zachwycamy się zachodem słońca, serce wpada w łagodny rytm sinusoidalny. I taki właśnie sygnał jest przekazywany do mózgu. Stan ów nazywamy koherencją serca. Bije ono wówczas rytmicznie, a to wpływa na pracę pozostałych organów, mózgu, systemu nerwowego itd. Cały proces zaczyna się jednak od serca. Cały proces zaczyna się jednak od serca. Trzeba by było się zastanowić, gdzie społeczeństwo ma serce. Sprawdzając puls, tak naprawdę kontrolujemy ciśnienie wytwarzane przez bijące serce. Nie przepływ krwi, lecz ciśnienie. Każde uderzenie serca sprawia, że przez nasze ciało przechodzi fala ciśnienia. Docierając do mózgu, synchronizuje ona pracę neuronów. Gdyby nie ten sygnał, mózg nie wiedziałby, co robić. Stan koherencji umożliwia mu na przykład naukę, ale wzmacnia także naturalne zdolności regeneracyjne organizmu. Serce ma własny skomplikowany system nerwowy, dlatego czuje, zapamiętuje i przetwarza informacje niezależnie od mózgu. Przez długi czas uważano, że wszystkie dane docierają wyłącznie do centralnego ośrodka nerwowego. Okazuje się jednak, że pewne informacje najpierw dochodzą do serca, a dopiero potem trafiają do mózgu. Eksperymenty pokazały, że serce reaguje szybciej niż mózg na sygnały z zewnątrz. Ostatnio prowadziliśmy badania na tak zwaną intuicją elektrofizjologiczną. Już wcześniej mieliśmy dowody, że ciało potrafi przewidzieć, co się wydarzy, jeżeli to wydarzenie było dla danej osoby emocjonalnie istotne. Uczestnicy eksperymentu zostali podłączeni do czujników rejestrujących aktywność mózgu, serca oraz interakcję pomiędzy sercem a mózgiem. Badany siedział przed komputerem, wciskał klawisz i wówczas zapisywane były dane fizjologiczne. Następnie po kilku sekundach na ekranie pokazywało się zdjęcie. Obrazy zostały dobrane w taki sposób, aby wzbudzały skrajne emocje. Pokazywano drastyczne zdjęcia wypadków samochodowych, atakującego węża, a także piękne obrazy przedstawiające kwiaty, zachody słońca. Obrazy prezentowane były w przypadkowej kolejności. Nawet komputer wybierał zdjęcia po zapisaniu danych fizjologicznych. Komputer. Badany nie miał pojęcia, co za chwilę pokaże się na ekranie. Nawet komputer tego nie wiedział. Wyniki były zaskakujące. Organizm reagował na zdjęcie, zanim jeszcze pokazało się ono na monitorze. Okazało się, że badani nie tylko reagują na rodzaj fotografii, zanim ją zobaczą, ale że to właśnie serce reaguje jako pierwsze. Sygnał wysyłany przez nie do mózgu różnił się w zależności od emocjonalnej treści zdjęcia. Wyniki pokazują, że serce wywołało różne wiadomości w zależności od charakteru spodziewanego zdjęcia. Potem następowała reakcja mózgu i reakcja ciała. Przepływ tej intuicyjnej informacji był zatem następujący. Z serca do mózgu i z mózgu do serca, do ciała. Z serca do mózgu i z mózgu do ciała. Czy te eksperymenty zmieniają sposób, w jaki postrzegamy działanie ludzkiego organizmu? Wydaje się, że zarówno serce, jak i mózg mają dostęp do pola informacji, które nie jest związane ani z czasem, ani z przestrzenią. Jeżeli tak właśnie to wygląda, fizyka kwantowa ma więcej wspólnego z funkcjonowaniem naszych organizmów, niż kiedykolwiek i ktokolwiek śmiałby do niedawna przypuszczać. Dan Radin, badacz z kolejnego instytutu, stwierdza:
Myślimy o ciele jako o dynamicznie zmieniającym się systemie zarówno w sferze materialnej, jak i energetycznej. Tak rzeczywiście jest. Rocznie pochłaniamy około tony jedzenia. Ja sobie od razu przeliczyłem, ile to jest. Powiem szczerze, ja tyle nie zjadam, ale pewnie są tacy, którzy tyle zjadają. Tona jedzenia, drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, ile tego jest. Większość zostaje wydalona, ale nie wszystko. Nasz organizm przetwarza substancje, chociaż przez lata właściwie się nie zmieniamy. Nawet po 40 latach ludzie się rozpoznają, a przecież atomy, z których składa się nasze ciało, uległy wymianie. To bardzo dynamiczny proces. Ale ja pozostaję niemal taki sam. Powstaje pytanie, jak to się dzieje. Musi istnieć jakiś wzór, który trzyma wszystko razem. Lenny McTaggart, są naukowcy, którzy twierdzą, że człowiek stanowi system informacyjny. System ten nie jest w całości zlokalizowany w naszym ciele. Czerpiemy również informacje z jego pola. Meissner. Wydaje się, że ciało bez przerwy czerpie informacje z zewnątrz i z wewnątrz. Poszukuje systemów koherentnych. Wymiana informacji następuje pomiędzy wszystkimi komórkami. Każda wie, co się dzieje. Niektórzy twierdzą, że choroba rozwija się wtedy, kiedy w systemie następuje wyrwa. Uważam, że mają rację. Na tej zasadzie oparta jest przecież cała medycyna chińska. Dzisiaj na koniec będę chciał Państwu troszeczkę o akupunkturze też, a z racji no, moich też własnych jakichś tam doświadczeń z akupunkturą. W każdym bądź razie to jest blokada w przepływie energii. I trzeba spojrzeć i na swój organizm, na wszystko, co my robimy i na to w swoim życiu i na to, co ludzie robią w życiu planety, jako taki spójny system. I czy są przerwy, czy nie ma, i czy to jest system w pewien sposób zamknięty, wzajemnie się uzupełniający. A wtedy będziecie Państwo wiedzieli, co jest nie tak. Jeżeli w systemie następuje wyrwa. Edgar Mitchell, materia to sprężona energia, a informacja stanowi pewien wzór energetyczny. W naszym ciele dokonuje się przegląd informacji, którego nie rozumiemy. Starożytni Chińczycy nazywali ten system systemem akupunktury. Peter Fraser, mówimy o systemie, kiedy mamy do czynienia z pewną strukturą. Ale żeby móc mówić o systemie, trzeba ją uporządkować. W latach 80. ubiegłego wieku odkryto, że akupunktura wydaje się być właśnie systemem zorganizowanym, czymś więcej niż tylko zbiorem przypadkowych punktów. Prowadzone badania pokazały, że punkty te tworzą pewien porządek, że komunikują się ze sobą w ustalony sposób. Dietmar Zimbal. Pole pełni funkcję regulacyjną wobec ciała, kontroluje aktywność komórek. Fale pola dostarczają każdej komórce niezbędne jej informacje. Ilość koniecznych informacji jest ogromna. Peter Fraser. Według Einsteina energia oraz informacja są wymienne. Czyli informacja staje się rodzajem energii, bo taki jest porządek rzeczy. Energia oraz informacja są wymienne. Czyli informacja staje się rodzajem energii, bo taki jest porządek rzeczy. Ale z drugiej strony, co się dzieje, kiedy otrzymujemy falę energii, w której zapisane są informacje? Uzdrawianie. Kontroli nad naszymi organizmami nie sprawują zatem ani geny, ani chemia. Odpowiada za nią informacja, która jest dostępna w polu energetycznym ciała. Czy dodając nowe informacje można wpływać na proces uzdrawiania organizmu? Naukowcy podejmują takie próby. Wiemy, jak przeciwdziałać zniekształceniu informacji, co ma miejsce w przypadku różnych chorób. Takie naprawy się udają. Fizjologia podejmuje pracę, chemia wraca do normy i odnotowujemy kolejne cudowne uzdrowienie, bo skorygowaliśmy uszkodzenie informacji w polu energetycznym ciała, stwierdza Peter Fraser. Choroba to w pewnym sensie uszkodzony przekaz informacyjny, trzeba go naprawić. To właśnie jest celem terapii energetycznej. Ludzkość stoi u progu wielkiej zmiany, zaczyna bowiem rozumieć mechanizm powstawania chorób oraz sposoby czerpania informacji i poprawiania jej przepływu w żywym organizmie.
a to może sprawić, że już niedługo będzie można leczyć schorzenia, które dotąd uznawane były za nieuleczalne. Jeden z niezwykle interesujących przypadków z dziedziny medycyny informacyjnej, może to będzie niewyraźny znak, ale chcę Państwu ten symbol tak bardziej pokazać. O, torus, o torusie kiedyś tam sobie wspominaliśmy. Wiąże się z psychologią energetyczną, która ma wpływać na negatywne myśli. Według niektórych oplatają nas one swoją pajęczyną i wpływają na nasze ciała. Tego rodzaju metodą zastosowano w Kosowie w terapii ofiar byłej wojny w Jugosławii. Mieszkające tam rodziny przeżyły wielką traumę. Polityka czystek etnicznych nakazywała zabijać połowę członków każdej rodziny. Miało to wprowadzić do demoralizacji tych, którzy przeżyli. Terapeuci pracowali z ludźmi głęboko skrzywdzonymi. Zwykła terapia trwałaby latami i wymagałaby długiego leczenia farmakologicznego. W tym przypadku poddano ludzi terapii wykorzystującej wiedzę o polu i okazało się, że u wszystkich leczonych zanotowano znaczną poprawę nastroju. Ludzie znów się uśmiechali, żartowali. Zostali całkowicie uleczeni z traumy, nawet terapeuci byli zdumieni. A na to tylko jeden z przykładów na skuteczność tego rodzaju metod. Najważniejsze, aby ludzie poczuli się odpowiedzialni za swoje zdrowie. Cały czas, no wręcz trąbię o tym, drodzy Państwo, najważniejsze, aby ludzie poczuli się odpowiedzialni za swoje zdrowie, podkreśla Ariel Essex. Żeby zrozumieli, że ich zdrowie zależy od nich. Muszą zacząć wybierać swoje myśli, dbać o kondycję umysłu. Ona jest decydująca dla procesu leczenia. Umysłu, ale i nie tylko, bo i ciała. Dużo ludzi dba o kondycję ciała, ale nie dba o kondycję swego umysłu. Ludzie muszą zacząć wybierać swoje myśli. Wybierać swoje myśli. Drodzy Państwo, to jest, ma ogromne znaczenie. Każda myśl jest energią i każda prędzej czy później znajdzie swoje odzwierciedlenie w tym czy w innym planie. Według Leni McTaggart jedną z zasadniczych rzeczy, która musi zmienić się w medycynie, to zrozumienie, że geny ani nie tłumaczą, ani nie rozwiązują wszystkiego. A zobaczcie, jakie potężne pieniądze poszły w kierunku badania genów, myśląc, że jak się gen odkryje, to ten gen sztucznie wytworzony stworzy w organizmie taką sytuację, że będzie okej, nie? Nie tędy droga. To tak jak puste jedzenie. Co z tego, że chemiczne jedzenie jest czyste, piękne, a to jest jałowe jedzenie, puste. Na takim jedzeniu człowiek długo nie pożyje. Oglądnijcie sobie firmę chłopaka, który odżywiał się na McDonaldzie. Po trzech bodajże miesiącach lekarz mu powiedział, że jak dalej będzie tak robił, to umrze za parę kolejnych miesięcy. Czyli brak informacji w pożywieniu, które spożywamy. Czyli brak przyjmowania informacji z otoczenia, w którym jesteśmy. Dla ludzkiego zdrowia znacznie ważniejszy okazuje się zewnętrzny system informacji analizowany przez epigenetyków i to na nim nauka powinna skupić się w najbliższych latach. Nauka się będzie skupiała, a niektórzy będą czekali na to, aż to ogłoszą. Drodzy Państwo, czy mamy na to czas? Aż jakiś uczony biznesmen w fartuchu zrobi na tym habilitację i zarobi na tym kasę? Ja kiedyś, kiedy zacząłem szukać swojej drogi, doszłem do wniosku, że nie mam czasu na to czekać. Życie tak u mnie się ułożyło, jak się ułożyło. Dlatego proponuję Państwu, abyście poszli własną drogą. Żebyście analizowali te wszystkie informacje, które do Was docierają, wybierali własną drogę. Możemy wydać wojnę nowotworowi, próbować go zniszczyć. To wojujący model walki z chorobą. Tyle, że nasze ciało nie chce wojny. A wiecie dlaczego? Dlatego, że z czym wojujesz, to zasilasz. Profesor Scheidleck mówi, musimy uczyć się od innych kultur, czerpać z innych tradycji, obserwować działania uzdrowicieli, wziąć co najlepsze ze współczesnej nauki i połączyć z całą resztą. Aż chce się powiedzieć amen. Kolejny naukowiec mówi, potrzebna jest rewolucja, która zmieni nasz sposób myślenia. Zamiast koncentrować się na chorobie, powinniśmy skupić się na leczeniu. Skup się na tym, czego chcesz, a nie na tym, czego nie chcesz, bo zasilasz to swoją energią myśli. Wtedy staniemy się wrażliwsi na sygnały, które mogą wspomóc naturalny proces leczenia, na sygnały, które do nas docierają, bo nasze ciało nas nigdy nie oszuka.
Rewolucja już się zaczęła i nie mówię jedynie w swoim imieniu. Wielu naukowców na świecie myśli podobnie, a prowadzone badania zdają się potwierdzać nasze przemyślenia na temat pól energetycznych. Powstała nowa teoria pokazująca, jak nasze ciało przechowuje informacje i skąd ją czerpie. Medycynę czekają rewolucyjne zmiany. I tu macie Państwo zdjęcie torusa, pod którym jest taki napis. Zamiast koncentrować się na chorobie, powinniśmy skupić się na leczeniu. Wtedy staniemy się wrażliwsi na sygnały, które mogą wspomóc naturalny proces powrotu do zdrowia. A my dzisiaj w większości po prostu przeszkadzamy. Chcę Państwu tylko jeszcze pokazać, tu macie informacje na temat tego filmu, który w internecie, ale tu nie ma dokładnego adresu mailowego. Ci, którzy się do mnie na maila odezwą, ja po prostu Państwu wyślę namiary. Drodzy Państwo, kolejna rzecz. Dajcie mi jeszcze 10 minut, bo żeby... Na początku Państwu pokazałem dwa, że tak powiem, problemy wynikające z odmóżdżenia społeczeństwa. Pokazałem przed chwileczką artykuł mówiący o tym, co się dzieje aktualnie. A chcę też pokazać coś takiego, co jest, uważam, nadzieją, bo już każdy z Was słuchających zapewne używa różnych metod. Niektórzy poszukują, niektórzy za jakiś czas dotrą do tych programów i będą otwierali się na te informacje. Zapraszam, ja jestem stały w uczuciach, mam cały czas te same maile, te same telefony i tak dalej. Jestem żołnierzem, więc służę i to jest moja forma służenia społeczeństwu. Ja kiedyś powiedziałem, że to jest mój dług, który spłacam w stosunku do społeczeństwa za to, że dzięki pewnym układom po prostu nie muszę się martwić o materialny status i funkcjonowanie tej rzeczywistości. Druga rzecz, że tak naprawdę no, jesteśmy też odpowiedzialni za wszystko, co dookoła nas się dzieje. I ja zetknąłem się z EMA-ami dosyć dawno. Tutaj tylko krótki cytat, pan profesor Kołodziejczyk, którego będzie za chwileczkę wywiad z profesorem, nazwiska nie powiem, prekursorem akupunktury w Polsce, krótka moja historia. W każdym bądź razie EMY uważam, że tak jak dla nas, my wiemy już, co mamy robić, tak? Ale no, trzeba też środowisko wspomóc. EMY są takim lekarstwem dla środowiska. Krótko powiem, no, przeczytam, co to są EMY. Profesor Teruo Higa odkrył pod koniec XX wieku, że mikroorganizmy są w stanie zmienić entropię Ziemi prowadzącą do jej zagłady. W rewitualizującą syntropię, która ją ocali. Dokonał zapewne jednego z najdonośniejszych odkryć w historii ludzkości. Może ono nas uratować i zwrócić to, co już prawie utraciliśmy, co ginie na naszych oczach, czystą przyrodę, zdrowie i radość życia w naturze. Japoński uczony udowodnił, że zestaw około 80 odpowiednio dobranych, tak aby współpracowały, i to jest to, do czego ja Państwa zapraszam, ja mówię dalej hasło, podaj dalej, tak? Jednostka naprawdę no, tworzy pewne pole, jest przykładem dla innych, ale tu jest taki też czas, żebyśmy zaczęli też współpracować ze sobą i zachęcam do tego, żebyście zaczęli działać. No ja zaangażowałem się w pewien ruch tam, taki jeden, drugi, trzeci, ale właśnie szukam przełożenia na współpracę. I niezależnie od różnic, chodzi o to, żebyśmy zaczęli wznosić się ponad bariery, a nie znosili bariery. Dobranych 80 mikroorganizmów tak, aby współpracowały i były w stanie przywrócić porządek w przyrodzie, w otaczającym nas zdegradowanym ekosystemie, jak też ekosystemach naszych wnętrz. To jest akurat na przykładzie pana, który ma zagrzybiony organizm, strasznie mu tam z nóg brzydko pachnie i tak dalej, i tak dalej. Ale ja używam emów między innymi do podlewania roślin w ogródku, do akwarium. Raz wlewam emy, przez cały rok mogę nie wymieniać wody, tylko dolewam. No to są niesamowite bakterie, powiem Państwu. Plony rosną 20-30-krotnie, nie trzeba żadnych nawozów, przywraca się bioflora w glebie. Mam przykład u jednego rolnika na Mazurach, brata mojego przyjaciela, do którego przyjeżdżają z zagranicy, z Niemiec, z Holandii i pytają się, co on robi. Ma najlepszą, co prawda jestem przeciwnikiem mleka, on ma akurat hodowlę krów, oddaje mleko, ale ma tak zdrowe mleko, że no, są w szoku. Mój wuj, który zaczął stosować emy, przeraził się w momencie, kiedy krowy dostały zapalenia, wymion, nie poszedł dalej, zrezygnował.
Jego prawo. No ja za nikogo wszystkiego też nie jest, za wszystkich wszystkiego nie zrobię, tak? Każdy ma prawo podejmować własne decyzje, ale no pokazuję Państwu kilka przykładów. Mam pewne doświadczenia też z emami, dlatego zwracam Państwu również uwagę na emy. Jeżeli macie własne rośliny, jeżeli no coraz mniej jest tej dobrej gleby, tak? Dzisiaj glebą się też handluje, tą dobrą glebą, ale można rewitalizować właśnie dzięki emom te ogromne pałacie gleby, które są. Każdy żywy organizm potrzebuje do przeżycia pokarmu. Profesor Higa odkrył doświadczalnie i potwierdził w praktyce, że dla emów, tak zwanych efektywnych mikroorganizmów, toksyczne odpady i wszelkie szkodliwe substancje stanowią niezbędne pożywienie dla ich rozwoju. Nie są to jednakże nowe organizmy otrzymane na drodze kombinacji genetycznych czy biotechnologicznych. Tajemnica, jak się okazuje, polegała na odpowiednim ich doborze, co tworzy genialne narzędzie, którego możliwości są wprost nieograniczone. Drodzy Państwo, to jest to, co ja często mówię w kontekście naszych organizmów. Chodzi o to, żeby dostarczać pokarm w odpowiedniej postaci, czytaj komórkowej, w odpowiednich proporcjach i w odpowiednim towarzystwie. To jest to właśnie towarzystwo. Jeżeli jest towarzystwo w odpowiednich proporcjach, to zaczynają się dziać niesamowite rzeczy, takie, które często nazywają inni cudami, bo nie rozumieją, na czym to polega. Postępująca lawinowo degradacja środowiska, będąca wynikiem zatrucia gleby, wody i atmosfery, prowadzi do masowych chorób przewlekłych, na które nie możemy znaleźć leków. WHO alarmuje, że już niedługo nie będzie działać żaden antybiotyk. Stwarza to niebezpieczeństwo pojawienia się w najbliższym dziesięcioleciu katastrofy biologicznej, a mówiąc wprost, zagłady, jaką sami sobie zgotujemy. Użycie teraz emów jest w stanie tę katastrofę powstrzymać. Gdy pojawia się nowa cudowna metoda albo lek, pada pytanie, skąd wziąć na to pieniądze? Profesor Higa, będący wynalazcą emów, okazał się filantropem i ofiarował ludziom owo odkrycie za darmo, by mogli z niego korzystać dla dobra ogółu. Przedstawione przez niego fakty i ich potwierdzenie na olbrzymią skalę w praktyce skłaniają do optymizmu, że wszystko jest jeszcze możliwe. Trzeba jedynie rozpocząć masowe stosowanie emów w szerokim zakresie. Na koniec autor, pan doktor pisze, polecam lekturę obowiązkową, to jest, no on mówi o księgarni nieznanego świata, emy, efektywne mikroorganizmy, niezwykłe rezultaty stosowania i na koniec pisze tak, błagam. Ja bym użył innego określenia, użyję takiego, jakiego ja bym użył, a nie takiego, jakiego on użył, dlatego że według mnie nie ma słowa nie. Błagam, kupmy tą książkę, zastosujmy emy w swoim codziennym życiu. Zróbmy użytek z tej informacji. Dajmy sobie i światu nadzieję. Nie wiem, czy ta informacja dotrze do wszystkich, ale myślę, że dotrze do tych, do których powinna dotrzeć, ażeby cokolwiek się w tym kierunku zmieniło. I teraz kolejna rzecz, krótka moja historia, tak żeby no, dzisiaj był taki pełny temat, zamknięty do końca. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o to hasło, taki cytat właśnie z felietonu pana Szmilchowskiego, bez wskazówek. Ciągle usiłujemy dotrzeć do miejsca, gdzie przesądzany jest los. Zrywamy się do wielkich czynów i lądujemy na pysku. Oto my w całej okazałości, nieomal niezauważalne istotki, mieszkańcy niewielkiej planetki zamieszczonej w niewzruszonym bezmiarze, upojone ambicją stworzenia wielkiej teorii wszechrzeczy. Drodzy Państwo, nic nie stworzymy. My tylko możemy odkryć to, co już istnieje. Trochę skromności na Boga. To już nawet nie pycha, to najczystsza forma megalomanii. Może nie byłoby lepiej, ale na pewno spokojniej, gdybyśmy zaprzestali zajmować się napuszonymi teoriami, ujęli w ryzy sakrę i skupili się na praktyce. Dlaczego na praktyce? Nie chcę tutaj przytaczać nazwisk osób, ale ostatnio spotkałem kilka osób, niektóre przez dłuższy okres życia mi towarzyszą, które mają piękne, uczone teorie. Mówią cudownie, z siódmej gęstości. I cóż z tego, jak same nie wcielają tych teorii w swoje własne życie? Praktyka, spójność między czakrami górnymi a dolnymi, przepływ, równowaga między tym, co na górze, a tym, co na dole, to musi przejść przez serce. Czasem to boli, trudno, ale nie ma innej drogi.
Może nie byłoby lepiej, ale na pewno spokojniej, gdybyśmy zaprzestali zajmować się naproszonymi teoriami, ujęli w ryzy sakrę i skupili się na praktyce. Ja taką wizję akceptuję, ale żeby było sprawiedliwie, świat winien rzucić monetę. Orzeł czy reszka? Myślę, że wybór należy do państwa. I ostatnia rzecz na dzisiaj, jeżeli chodzi o podsumowanie, żeby pokazać państwu, że każda walka jest do wygrania. To jest walka pana profesora Zbigniewa Garnuszewskiego o to, by, tak jak dzisiaj homeopatia walczy o to, by zaistniała jako równoprawna metoda lecznicza, o to, by na swego czasu, to były lata 80., on zaczął się interesować bardzo przypadkowo akupunkturą, lata 70., gdzie tak naprawdę, no, dzisiaj akupunktura jest metodą już uznawaną w Polsce, nawet przez niektórych lekarzy, ale też nie do końca. Nie stosuje się jej jeszcze w lecznictwie zamkniętym, chociaż mam nadzieję, że w niedługim czasie to nastąpi. Najwyższa pora, żeby no po prostu ludzie sobie otworzyli oczy, nawet ci w białych fartuchach, bo no ileż można drukować pustych pieniędzy? A ileż trzeba ich wydrukować, żeby się nasycić? No kiedyś musi przyjść to opamiętanie. W każdym bądź razie, kiedy kończyłem technikum, wtedy, to był 88 rok, można było wyjechać za granicę na studia. Wtedy za granicę na studia, na wschód, teraz się jeździ praktycznie, żeby na cały świat, większość wyjeżdża na zachód, tak jak wtedy, w tamtych czasach większość wyjeżdżała na wschód. Były takie kierunki bardzo różne i ja pamiętam, no, z racji tego, że mam różne upodobania i wszystkim się interesuję, nigdy nie aż tak do końca, żeby tam rozdrabniać się włos na czworo, trafiłem na to, że były dwa miejsca na akupunkturę do Chin. I powiem szczerze, tam gdzieś wewnętrznie ten głos duszy mówił, żebym się na to zgłosił. Ale był tak cichutki, że ten racjonalny umysł, ta lewa półkula mózgu, no zwątpiły, znaczy nie dała, storpedowała tamte myśli. Ty po technikum elektrycznym, po przedmiotach technicznych, przecież tam trzeba być humanistą, dwa miejsca, no przecież na taką Polskę, tam się zgłosi mnóstwo ludzi. Z tym, że ja już wtedy czytałem Nieznany Świat, tam było jeszcze takie inne czasopismo, którego już nie ma, takie tematy mnie zawsze interesowały. To był już taki moment, kiedy szukałem odpowiedzi na takie nurtujące chyba każdego pytania. Mnie one dosyć wcześnie nie dawały spokoju. I powiem, nie złożyłem tam papierów. Chciałem być wtedy marynarzem. W każdym bądź razie, co się okazało, plułem sobie później w brodę. Wiecie, drodzy państwo, że z całej Polski zgłosiła się tylko jedna osoba na tą akupunkturę. Jak ktoś mnie kiedyś będzie słuchał, ja bym chciał tą osobę poznać, która w 88 roku pojechała do Chin uczyć się akupunktury. Zapewne ta osoba gdzieś prowadzi praktykę lekarską. Ja się nie zgłosiłem. Jedno miejsce zostało. Z perspektywy czasu tak się to wszystko zatoczyło, że no, wróciłem do tematów zdrowia. No, nie jestem specjalistą, w ogóle nie stosuję akupunktury jako takiej, raczej refleksoterapię, bo tutaj aż takiej wiedzy nie trzeba mieć. Tak jak każdą metodą można też i zaszkodzić, tak samo i tutaj. W każdym bądź razie, no taka moja przygoda z tą akupunkturą. I kiedy czytałem ten artykuł, ja parę cytatów z tego artykułu państwu pokażę tylko, żebyście zobaczyli, że wtedy też nie było łatwo. To nie jest tak, no, są pewne siły, mimo tego, że powiedzmy sobie wtedy było to nastawione bardziej na człowieka, ale czasami to, jak kiedy człowiek rusza tyłek, to okoliczności się układają pod takim kątem, że sprzyjają zmianom. Wtedy myślę, że im trudniej coś uzyskać, tym bardziej docenia się osiągnięcia, do których się dochodzi. Czasami, kiedy coś przychodzi za łatwo, to się nie rozumie pewnych rzeczy. To się je lekceważy, wręcz lekceważy. Mam pytanko, bo tak mam ochotę przeczytać trochę więcej, żebyście państwo mi na czacie powiedzieli. Nie wiem, rozmawiacie sobie na czacie, dobra.
przeczytam trochę może więcej z tego artykułu, bo tak jak czytałem go, to trochę mi moje życie też się przypomina. 28 czerwca mija 15. rocznica śmierci profesora Zbigniewa Garnuszewskiego, człowieka, który przy całej umowności tego określenia importował akupunkturę z Chin do Polski. Jego długa, wyboista droga, uświadamia rozmowa z Garnuszewskim, przeprowadzona została 27 grudnia 90 roku przez współpracownika gazety Janusza Kołodziejczyka, który jako jeden z pionierów stosowania akupunktury w Polsce. Została ona opublikowana w redagowanym przez niego niskonakładowym periodyku Medycyna Naturalna z 91 roku. Ten periodyk tam tylko parę numerów miał. W każdym bądź razie profesor Zbigniew Garnuszewski zmarł 28 czerwca 98 roku. I to jest z 90 roku wywiad z nim. 30 kwietnia 40 roku otrzymał pan dyplom lekarza. To już ponad 50 lat. Ile z tego czasu poświęcił pan akupunkturze? Akupunkturze równo 20 lat. Ale jeszcze wcześniej, bo w 68 roku podczas mojej pracy w Nigrze bacznie śledziłem efekty działania afrykańskich znachorów leczących zgodnie z tamtejszą, tradycją tamtejszej medycyny. Między innymi byłem zaskoczony dobrymi efektami, jakie uzyskiwano, nakłuwając igłami chorych na słoniowaciznę, która zmienia czasami ludzi w monstra. Ale zobaczcie państwo, w Afryce już nakłuwano też igłami. I niekoniecznie to była akupunktura chińska. W 70 roku jako lekarz okrętowy płynąłem statkiem do Japonii i właśnie podczas postoju w Singapurze została odwrócona karta mojego życia medycznego. Nie mając wcześniej takiej intencji, stanąłem oko w oko z akupunkturą. Byłem bowiem zmuszony podczas jej stowarzyszyć żonie jednego z marynarzy mojego statku podczas jej wizyty w klinice akupunktury doktora Siof. Pacjentka miała niedowład kończyny dolnej, trudności w mowie, zaburzenia wzroku. Podczas i po kuracji nastąpiła poprawa jej stanu, która trwała około roku. U chorej krajowi lekarze rozpoznali stwardnienie rozsiane. Byłem wtedy świadkiem dziwnego, jak mi się wydawało, badania polegającego na bardzo wnikliwej ocenie tętna. Wracam do tego, co czytaliśmy o pulsie. I oglądaniu języka. Trwało to około 5 minut i zakończyło się postanowieniem jeszcze dziwniejszej diagnozy, z której raczej nic nie rozumiałem. Występowałem wtedy z konieczności jako towarzyszący chorej polski dziennikarz. Doktor Siow, nie czując się ocenianym przez europejskiego lekarza, chciał pochwalić się przed dziennikarzem efektami swojej praktyki. Przedstawił mi stos listów dziękczynnych od swoich pacjentów, lekarzy, dygnitarzy, znanych aktorów, wszyscy oni pisali o cudownych wręcz wyleczeniach. Dało mi to wiele do myślenia. Chodząc z chorą na szereg dni na zabiegi, przyglądałem się pracy doktora Siow. Klinika składała się z 8 gabinetów, w którym w każdym z nich czuwał przy chorym jeden ze współpracowników doktora. Tylko czuwał, bo wszystko robił mistrz. On badał, wkłuwał igły i wyjmował je. Przechodził w ten sposób od gabinetu do gabinetu, odwiedzając je w 30 minut. Leczył ludzi chorych na różne choroby. Efekty miał bardzo dobre. Było to wtedy dla mnie bardzo zdumiewające. W trakcie dalszej podróży w Hongkongu trafiłem na pierwszą organizowaną przez Chiny wystawę tradycyjnej medycyny chińskiej. Był to dla mnie niezwykle szczęśliwy zbieg okoliczności. Drodzy Państwo, te szczęśliwe zbiegi okoliczności to są tak zwane synergie. Nic nie dzieje się przypadkowo. Miałem okazję poznać tę zupełnie mi dotąd nieznaną metodę. Zakupić książki, atlasy, igły, kauczukową figurkę człowieka z naniesionymi meridianami, które do dziś stoi na moim biurku. Dalsza podróż do Japonii, Yokohama, Kobe, Osaka, miasta, w których odwiedziłem różne gabinety akupunktury, gdzie można już powiedzieć, uczyłem się. Będąc w morzu, na statku studiowałem zakupioną literaturę, a tu porównywałem teorię z praktyką. W drodze powrotnej zaś w miastach portowych odwiedziłem raz jeszcze te same gabinety. Było to dla mnie olbrzymim wstrząsem. Stałem się entuzjastą akupunktury, a byłem przecież ogromnym sceptykiem. Nie mogłem jednak odrzucić faktów. Drodzy Państwo, i to jest to. To są prawdziwi lekarze. Lekarze, którzy stoją za faktami, a nie za uregulowaniami, które przeczą faktom.
Po powrocie do kraju pełen entuzjazmu wystosowałem pismo do ministra zdrowia, w którym opisałem moje obserwacje i zadeklarowałem chęć wykonywania zabiegów. Byłem już wtedy profesorem medycyny. Podejrzewam, że gdyby kto inny to zrobił, to by po prostu to umarło śmiercią naturalną, a tutaj z takim gościem już się liczono. Dlatego też zachęcam ludzi na dużych stołkach, jeszcze przed emeryturą, do tego, żebyście się państwo zaangażowali w różne działania. Te pozytywne działania. Nigdy nie otrzymałem na nie odpowiedzi. Napisał do ministra, minister nie raczył odpowiedzieć nawet profesorowi. W szpitalu wolskim, w którym pracowałem, stosowałem jednak akupunkturę w przypadku astmy, bólu głowy, rwy kulszowej czy bólach korzonkowych. Dziś wiem, że mało wtedy o niej wiedziałem, ale miałem szczęście. Pacjenci czuli się po zabiegach lepiej. Uzyskiwałem w ten sposób motywację do dalszej praktyki. Nie była jednak ona łatwa. Moje asystentki przyszły do mnie z prośbą, bym zrezygnował z akupunktury, gdyż rzuca to cień na cały oddział. Ówczesny dyrektor szpitala najpierw miał do moich poczynań stosunek obojętny, potem zdecydowanie negatywny. Stwierdził, że akupunktura, której poświęcam służbowy czas, leczyłem za darmo, zwłaszcza personel medyczny szpitala i jego rodziny oraz pacjentów ze swojego oddziału. Oznacza marnotrawienie go. Dał też do zrozumienia, że to niepoważne z mojej strony zajmować się czymś takim. Problem akupunktury jednak mnie drążył. Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia opracowała ankietę, rozsyłając ją do różnych lekarzy w Polsce, którzy podobnie jak ja interesowali się akupunkturą. Na tej podstawie opracowano duży raport w postaci biuletynu, z którego wynikało, że akupunktura jest metodą dobrą. Należy stworzyć warunki do jej uprawniania oraz badać w specjalnym ośrodku. Był to materiał wyjściowy dla Ministra Zdrowia. Minister mógł z niego skorzystać, ale nie był łaskaw. W roku 75 Chińczycy poprzez polskie Ministerstwo Zdrowia zaprosili dwóch lekarzy. Wysłano mnie i profesora anestezjologa. Podczas 6-tygodniowego pobytu w Chinach byliśmy świadkami ponad 400 zabiegów operacyjnych na narządach brzucha, mózgu i zwłaszcza płucach. Chodziło o resekcję płuc lub płatów wykonywane wyłącznie w znieczuleniu akupunkturą. Po powrocie jeden z wiceministrów zdrowia zorganizował zebranie, w którym uczestniczyliśmy m.in. my dwaj oraz pewien lekarz ze Śląska, który jak się okazało podobnie jak my, tyle że wcześniej był zaproszony przez Chińczyków. Wypowiedział się mój współtowarzysz anestezjolog, o dziwo sceptycznie. Stwierdził, że to co widział nie przekonało go do metody, mimo że w Chinach jego postawa była zupełnie inna. Doktor ze Śląska stwierdził, że i on jest raczej sceptykiem, chociaż akupunktura zainspirowała go do stworzenia własnej metody, którą nazwał elektrostymulacją, a która akupunkturą absolutnie nie jest. Musiałem mieć coś dziwnego w oczach, bo pan wiceminister patrząc na mnie powiedział, że ja będę miał szansę wypowiedzieć się. Moje wystąpienie było entuzjastyczne, ale po sceptycznych poprzednikach mogło jedynie trochę osłabić ogólne złe wrażenie. Otrzymałem jednak mimo to zezwolenie na wykonywanie akupunktury. Nie wolno mi było natomiast jej uczyć. Wcześniej, bo w 1973 roku dyrektor do spraw profilaktyki i lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia rozesłał pismo do lekarzy wojewódzkich, akademii medycznych, instytutów i nie wiem gdzie jeszcze, w którym nie zalecał stosowania akupunktury społecznej służbie zdrowia. Nie zabraniał, tylko nie zalecał, ale zostało to odebrane de facto jako zakaz. Zobaczcie państwo na grę słów, jak to jest ważne właśnie w tego rodzaju środowisku. Osoba ta powiedziała mi swego czasu, że włosy, znaczy tutaj chodzi o kaktus, że kaktus jej na ręce wyrośnie, jeżeli uda mi się przeforsować akupunkturę. Ten sam ministerialny urzędnik kilka lat później, w 1978 roku, nakazał mi osobiście kształcić lekarzy, pytając, czemu dotąd tego nie robiłem. Dziwne są koleje losu. Człowiek ten, jeden z najzacieklejszych przeciwników akupunktury, dostarczyciel wielu kłopotów, był, gdy był już na ręcie, zobaczcie państwo, gdy był już na ręcie i nic od niego nie zależało, zadzwonił do mnie prosząc o umożliwienie leczenia akupunkturą. Był chory, leczyłem go. Asystent, który odebrał ten telefon, osłupiał i na wszelki wypadek upewniał się, czy rozmawia ze właściwą osobą. Nie był to odosobniony przypadek. Drodzy państwo, to co robicie wpływa na wasz stan zdrowia. No obudźcie się w końcu. Co z tego, że zarobicie pieniądze? Później i tak będziecie musieli je wydać na to, by wrócić do stanu zdrowia, który straciliście przez takie głupie działanie. A funkcje, które pełnicie, są tylko czasowe, nawet jak są ministerialne. Cóż z tego?
Ministrem się bywa. Na autorytet się pracuje całe życie, a stracić je można bardzo szybko. Dlatego warto być człowiekiem zawsze i wszędzie i na każdym stołku. Przestańmy z polską mentalnością myślenia o czym innym, mówienia czego innego, a robienia jeszcze inaczej. Brak spójności w tych płaszczyznach powoduje później problemy zdrowotne. Najwyższa pora to wyprostować. I pytanie do pana profesora. No właśnie, proszę odsłonić jeszcze nieco kulis walki o akupunkturę w Polsce, bo to chyba była walka. Tak, to była walka. Przeciwnicy nie przebierali w środkach. Naszymi sprzymierzeńcami byli tylko pacjenci, którym często w dramatycznych momentach życia przychodziliśmy z pomocą. Lecz nie wszyscy. Większość, jeżeli coś od nich zależało, nie zabierała głosu. I to, co przed chwileczką powiedziałem, tyczy się również pacjentów. To mnie właśnie dziwi, że chowacie głowę w piasek. Dlaczego? Powinniście świecić przykładem i mówić odważnie o tym, co was spotkało. Ale dobrze, że przynajmniej nie byli przeciwni. Chociaż kto ich wie. Od 1978 roku zaczęło się dziać lepiej. Majewski, ówczesny prezydent miasta Warszawy, zezwolił mi osobiście na uruchomienie poradni akupunktury przy ulicy Pastera 10. Po raz pierwszy w polskiej społecznej służbie zdrowia leczono pacjentów w gabinecie akupunktury. W 1979 roku Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie zorganizowało pierwszy kurs akupunktury dla lekarzy. Wokół mnie zgromadziło się już nieco jej zwolenników i otrzymaliśmy zgodę na tworzenie przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego sekcji refleksoterapii, czyli terapii odruchowej. Ojciec neurofizjologii radzieckiej Iwan Pietrowicz Pawłow oparł się na odruchowości, a ponieważ Związek Radziecki popadł w tamtym czasie w konflikt z Chinami, wszystko co choć z nazwy przypominało Chiny, było tam zakazane. Niemniej to właśnie w Związku Radzieckim od dawna wprowadzono akupunkturę do leczenia, nazywając ją refleksoterapią. Ponieważ nasi dostojnicy jeździli do Związku Radzieckiego na zabiegi refleksoterapii, jednocześnie zwalczając u nas akupunkturę, sądziliśmy, że unikniemy tej rafy. Chyba to pomogło. Organizowaliśmy szkolenia, kongresy, nawiązywaliśmy kontakty międzynarodowe. Sekcja rozwijała się i w 1984 roku postanowiliśmy utworzyć oddzielne towarzystwo naukowe. Wydelegowaliśmy do załatwienia formalności wiceprezes naszego towarzystwa. Uzyskał w MSW informację, że aby zawiązać towarzystwo, musimy rozwiązać sekcję. Dzisiaj, z perspektywy czasu, żałuję, że sam tam nie poszedłem. Rozwiązaliśmy więc sekcję. Do założenia towarzystwa trzeba było uzyskać akceptację 14 czynników. Wszyscy się zgodzili poza wiceministrem zdrowia, który z przekąsem stwierdził, że sekcji nie ma, a więc nie widzi się potrzeby stworzenia towarzystwa. Co za perfidia. Miałem kiedyś taką sytuację w pracy, kiedy przyjmowałem księgową będącą na emeryturze i pracownica kadr, nazwisko adekwatne do postawy życiowej, powiedziała tej pani, że może ją zatrudnić tylko wtedy, jak zawiesi emeryturę. A tej kobiecie zależało naprawdę na tym, miała chorego męża, żeby trochę więcej zarabiać. Ona zawiesiła tę emeryturę. 2 lata później, kiedy ją zwolnili wbrew mojej wiedzy, już nie mówię, że zgody, sami ją zwolnili. Kobieta płakała. To są głupie sytuacje w życiu. Powiem szczerze, nie wiedziałem, jak mam się zachować, bo kobieta w wieku mojej babci. Myślała, że to było ukartowane przeze mnie. Awanturę zrobiłem nikczemną. Jeszcze później chciano, żebym znalazł na jej miejsce kogoś, bo osoba, która dowiedziała się o tej całej sytuacji, po prostu zrezygnowała. Powiedziałem, że zwolnili, niech sami teraz sobie robią z ewidencją i z gospodarką materiałową, co uważają za stosowne. Ale efekt tego był właśnie taki. Jak można? Ja współczuję ludziom, którzy robią takie ruchy. To są tylko funkcje, które przemijają, ale charakter, który pokazujemy wtedy, on do nas wraca. I to zwielokrotnione. Także zastanówcie się, drodzy Państwo, nad wszelkimi działaniami, jakimi robicie. W rozpaczy, że wszystko stracone, dotarłem do KC. Chodzi o Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Mimo iż byłem bezpartyjny, zdecydowałem się tam szukać poparcia. I o dziwo znalazłem.
pan, to znaczy towarzysz Stanisław Składowski, który zawiadował medycyną w tamtejszym KC, powiedział, że zrozumienie dla akupunktury ma, bo mój uczeń, lekarz Skieleckiego, pomógł mu skutecznie i on widzi sens poparcia akupunktury. Przyjmie zadzwonił do swojego ministra zdrowia, informując, że jego lobby w KC postanowiło rozwinąć akupunkturę w Polsce. Minister zmienił więc decyzję swego wice, choć nie poszło tak gładko. Zostałem z wiceprezesami wezwany do ministerstwa, gdzie zaczęto mnie rozliczać za to, że nie mam samodzielnego pracownika nauki, który mógłby po mnie przejąć pałeczkę. Proszę pana, kto rozsądny, pragnący zrobić ówcześnie karierę naukową w medycynie, chciałby się narazić wiceministrowi zdrowia do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, który mianował rektorów akademii medycznych, profesorów, zatwierdzał doktoraty i habilitacje. Drodzy Państwo, myślicie, że dzisiaj coś się zmieniło? Nie. Dzisiaj to też tam zapadają decyzje co do tego, kto na jakim stołku będzie siedział. A jak myślicie, dlaczego cały sztab generalny i wszyscy dowódcy wszystkich sił siedzieli w jednym samolocie z prezydentem? Ktoś kiedyś do mnie zadzwonił, Darek, jak mogłeś pozwolić na to, żeby tak się to stało? W Polsce nieważne, co wiesz, w Polsce ważne, kogo znasz. Dalej to pokutuje, a mówimy, że mamy kapitalizm. Jaki kapitalizm? To są tylko nazwy, slogany, które nam się rzuca, żebyśmy wierzyli w to, co nam się podaje w lekkostrawnej papce przez media. Drodzy Państwo, zacznijcie naprawdę podejmować własne decyzje o swoim losie. Byli tacy rektorzy, którzy wprowadzili u siebie wykłady z akupunktury, ale w ten sposób by się narazili i mogliby nie pozostać na następną kadencję. Byłem więc sam, a wokół mnie zakazy i grupa entuzjastów, którzy się ich nie bali. Ja może wytłumaczę, o co chodzi. Decydował wiceminister, ale ten wiceminister miał duże możliwości i miał wpływy, ponieważ on był przeciwny, a decyzja zapadła poza nim, podjęta przez głównego ministra, no to ci, od których los zależał, no to woleli się nie wychylać, tak? Bo wiedzieli, co się będzie działo. To dlatego wszyscy generałowie, wszyscy szefowie sił, rodzajów, wojsk byli w samolocie z prezydentem, gdzie w dużych firmach, korporacjach na delegację służbową jedzie dwóch prezesów i każdy oddzielnym samochodem. Parę tajników z ochrony Państwu zdradzę, no nieważne. Takie rzeczy możecie też wyczytać w gazetach, ci, którzy się tym interesują. Pan wiceminister zażyczył sobie, aby wśród współzałożycieli towarzystwa znalazło się 15 profesorów medycyny. W ten sposób chciał utrudnić założenie towarzystwa, a wręcz może i uniemożliwić. Składam tym profesorom tą drogą podziękowanie. Różne inne pułapki szykowano, na przykład neurolodzy, którym akupunktura ta by się przydała, bo są świetnymi diagnostami, lecz skutecznych środków terapii do dyspozycji mają mało, przeważnie z niejasnych dla mnie powodów zwalczali nas. Wtedy zapragnęli stworzyć przy swoim towarzystwie naszą sekcję, pewnie po to, by wypaczyć ducha akupunktury, gdyż niektórzy z nich do dziś twierdzą, że akupunkturą się nie leczy. Nie udało się i to. W 1986 roku powstało Polskie Towarzystwo Akupunktury, a minister zdrowia powołał mnie na specjalistę krajowego do spraw akupunktury. Był to, jak się wydaje, moment przełomowy. Stało się to na 3 miesiące przed końcem kadencji ministra. Było mu więc chyba już obojętne, czy komuś się naraża. Trwam na stanowisku do dziś. Czy pan profesor chciałby powiedzieć jeszcze coś przeciwnikach akupunktury? Wie pan, że mam już dzisiaj 73 lata, to był 90 rok, tak? I wielu rzeczy nie chcę pamiętać. Wszystko skończyło się dobrze. Nazwiska, które wymieniłem, w zasadzie mogłyby zostać podane do publicznej wiadomości po około 50 latach. Po co rozpalać na nowo namiętności? Zresztą wiele osób z kręgu naszego dramatu po prostu nie żyje. Zostawmy więc tych ludzi w spokoju. W takim razie w roku 2040 wydamy suplement ze spisem nazwisk do tej rozmowy. Myślę natomiast, że o sprzymierzeńcach możemy mówić już zupełnie jawnie. Największym moim sprzymierzeńcem był i jest zapewne Pan Bóg, bo proszę pomyśleć, wszyscy byli przeciwni, a udało się. Byłem sam, a jest nas wielu i gdybym miał liczyć nazwiska, wyliczać nazwiska, to wiem, że bardzo wiele musiałbym wymienić, a i tak wielu pominąłbym.
Przestańmy więc na panu Stanisławie Składowskim z KCPZPR, dzięki któremu istnieje Polskie Towarzystwo Akupunktury, i panu Zbigniewie Szałajdzie, ówczesnym wicepremierze, którego decyzja spowodowała, że rozmawiamy tu, gdzie rozmawiamy, czyli w Stołecznym Centrum Akupunktury. Pan Bóg pobłogosławił, ale przejawiało się to materialnie. Jak? Trzeba ludzi przekonać do swoich racji. Asystentki, które swego czasu zażyczyły sobie, abym zaniechał akupunktury, przekonały się, że to dobra metoda. Stosuję ją do dziś. Do akupunktury przekonało się w ogóle bardzo wiele osób, nie ze względu na naciski z góry, lecz w efekcie własnych obserwacji. Człowiek, który wyraźniej widział kaktusy na swojej dłoni niż akupunkturę, sam chciał się nią leczyć, bo dostrzegł w niej swoją szansę. Co prawda choroba zmienia punkt widzenia, ale dobrze by było, by zdrowi lekarze o tym częściej pamiętali. Dziś w Ministerstwie Zdrowia otwarcie nikt już nas nie tępi. Tępiąc nas, przecież odbieramy chorym jeszcze jedną szansę na pomoc. Mówiliśmy o akupunkturze w Polsce. Jest pan też ekspertem WHO do spraw akupunktury. Jaki wymiar międzynarodowy ma obecnie akupunktura? Jest metodą uznaną i polecaną przez WHO ze względu na swoją olbrzymią skuteczność, olbrzymią dostępność wynikającą z niskich nakładów na jej wykonywanie i płynące stąd nadzieje, jakie świat wiąże z nią, oraz całą tak zwaną medycyną naturalną, która świetnie i w coraz szerszym zakresie uzupełnia obecny model medycyny. Co do Rady Europy, to Polska kiedyś zostanie tam przyjęta. Polska akupunktura jako chyba pierwsza część naszego kraju. W mojej osobie już się tam znajduje. W lecznictwie zamkniętym jest głęboko osadzona chyba tylko w Chinach. Europa nastawia się na lecznictwo otwarte, ale trzeba przekonać wszystkich do jej efektów. Wówczas może również się zmieni i to. Na koniec Państwu, nie będę czytał całego, ale chociaż tutaj jest jedna taka rzecz. Często słyszy się pytania o sens stosowania akupunktury u chorych na inne choroby, chociażby jak AIDS czy chorobę nowotworową. Co Pan na to? W 1989 roku w Pekinie z inicjatywy WHO odbyła się w tej sprawie konferencja naukowa. Po jej zakończeniu wydano komunikat, w którym mówi się, że brak dowodów dotyczących szkodliwości akupunktury w tych chorobach, natomiast zgromadzono już wystarczającą ilość dowodów na to, że może zabezpieczyć ona nosicieli AIDS przed zachorowaniem, a chorych na AIDS znacznie przedłużyć życie, stymulując odporność. Dzisiaj już ludzie wiedzą o tym, że tak naprawdę to odporność, AIDS to jest bardzo niska odporność, wtedy człowiek choruje na różne rzeczy. Na tej samej zasadzie działa zapewne akupunktura w chorobach nowotworowych. Początkowo zabroniono stosować ją u tych chorych, a potem stosowano w celach przeciwbólowych w ośrodkach onkologicznych, gdzie stwierdzono, że cofają się guzy. Dziś również akupunkturą leczy się nowotwory. W każdym razie można tą metodą przedłużać chorym życie. Powiedział pan, działa zapewne. Jak dużo jeszcze jest w akupunkturze niejasności? Zacznijmy od tego, że medycyna generalnie opiera się na hipotezach i mało co wiemy na pewno. Drodzy państwo, medycyna opiera się na hipotezach i mało co wiemy na pewno. I to mówi profesor habilitowany już świętej pamięci, tylko szkoda, że wielu o tym zapomina, uzurpując sobie monopol na wiedzę i prawdę, nie, jedyną. Zwykle prawdy te są przemijające i często trzeba się z nich wycofać, tworząc nowe. Wróciłem właśnie ze Światowego Kongresu Akupunktury w Paryżu. O tym, jak bardzo nauka jest zainteresowana akupunkturą, niech świadczy fakt, że zgłoszono tam 750 prac z całego świata. Ogłoszono 400. Udział wzięło 1000 uczestników, 67 profesorów medycyny. Światowa Federacja Towarzystw Akupunktury liczy 62 tysiące członków. Polacy w tym towarzystwie należą raczej do czołówki, a przynajmniej są widoczni. Wygłosiłem tam referat będący podsumowaniem prac, które prowadzimy w Stołecznym Centrum Akupunktury. Dotyczą one dziewiczego w zasadzie terenu badawczego, takim jakim jest pole elektrostatyczne organizmów żywych. Wywołał duże zainteresowanie, a to dopiero początek. Jest wiele pól badawczych czekających na penetrację, na przykład termografia.
Termografią zajmuje się w Polsce profesor doktor Krzysztof Krupka, ten, który też współpracuje z Wolną Ludzkością. Drodzy Państwo, te dziedziny są. To, że mało ludzi o tym mówią, bo niektórzy mówią, bo czego to nie ma w aptekach, bo czego się o tym nie mówi. No, zobaczcie Państwo, mówi się dzisiaj o akupunkturze, tak? Ale też jest traktowana po macoszemu, ale się przynajmniej mówi. Ale zaczęło się w latach 60. Mamy, który, to już jest ponad 50 lat. W momencie, kiedy dwa lata istniało centrum jakieś tam w Polsce, jedna placóweczka, 88 rok mogłem wyjechać. No, powiem szczerze, no nie pluję sobie w brodę dzisiaj z perspektywy czasu, ale jest jakaś taka nutka nostalgia. Myślę, że jak się dobrze poukłada, to za jakiś czas nauczę się sam w Chinach tej akupunktury. Zobaczymy, jak będzie z programami. W każdym bądź razie na koniec, nie zawsze są na to środki. Nasze badania doszły do skutku, bo znalazły się pieniądze z zagranicy. I to jest bardzo ważne. Ja znam bardzo wiele fajnych rzeczy, pomysłów, i nie tylko w dziedzinie zdrowia, ale i takiej techniki, gdzie z braku środków po prostu umarły śmiercią naturalną, a pomysły, które nie powinny mieć racji bytu, znalazły dofinansowanie w postaci pustego pieniądza, ale co z tego, że puste, ktoś za tym stał i dzisiaj wszyscy w to wierzą. Więc zastanówcie się, czy chcecie jak zdechłe ryby płynąć z prądem rzeki. Na koniec chciałbym prosić Pana o pewne wyjaśnienie. Tam chodziło o pewnego rodzaju różnicę w zdaniu. Tu chodzi o to, że profesor też ewaluował. Początkowo nie wierzył w to stosowanie akupunktury w jakimś tam leczeniu, a później zobaczył, że jednak są dowody na to. Można podawać antybiotyki i ja, to jest takie pewne zdanie, które ja chciałbym Państwu przytoczyć, bo ono też cechuje moją postawę, jeżeli chodzi o podejście w ogóle do człowieka, do pacjenta. Można podawać antybiotyki i stosować igły. Można decydować się tylko na igły albo na antybiotyki. Jedno drugiemu nie szkodzi. Zawsze trzeba oceniać problem indywidualnie i stosować to, co jest dla pacjenta najkorzystniejsze. Ja często mówię, że z punktu widzenia pacjenta nie ma znaczenia, co pomogło. Ważne, że pomogło. Bo z jego punktu widzenia on chce być zdrowy, tak? I to mają być metody, które na siebie synergicznie wpływają, czyli się uzupełniają. Czasem jednak, jeżeli pacjent lub jego rodzina nie posiadają właściwej świadomości dotyczącej skutków i możliwości terapii akupunkturą, lepiej jest z niej zrezygnować lub stosować łącznie z antybiotykami. Choroba może przebiegać różnie. Pogorszenie stanu zdrowia mogłoby czasem bardziej zaszkodzić akupunkturze, aniżeli pacjentowi. No, dotyczy to właśnie takich nowatorskich metod najczęściej. Szkoda, że tak jest, ale no, rzeczywiście tak jest. Drodzy Państwo, ja będę miał na dzisiaj tyle. Trochę przeciągnąłem, zrobiły się 2 godziny. Myślę, że nadrobiłem tamten temat, ale sprzed tygodnia. Przepraszam, że tak długo. Mam nadzieję, że było na tyle ciekawie, że wytrzymaliście ze mną. Ale prosiłbym teraz, żebyście na to wszystko, mimo tego, że długo, spojrzeli sobie takimi etapami, tak? Odmóżdżenie, działanie takich ludzi, którzy działają tak mechanicznie, pokazanie, że coś się dzieje w pewnych kręgach, że to w końcu prędzej czy później wejdzie, oby prędzej niż później, oby nie za 50 lat, ale nawet jeżeli ta inercja będzie krótsza, to i tak nie dotrze to do wszystkich. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Zdaję sobie z tego sprawę, że nie da się zmienić świata na siłę, nie da się nikogo uszczęśliwić na siłę. Ale jeżeli ktoś kiedyś powiedział coś takiego, jeżeli chociaż jednej istocie uratujesz życie, to tak jakbyś wszechświat uratował. I życzę Wam, ażeby te słowa stały się udziałem Waszego życia. Dziękuję serdecznie za obecność dzisiaj i zapraszam za tydzień. Do usłyszenia i do zobaczenia. Na koniec jeszcze tylko namiary do mnie. Wow. Co? Oj, to stara ta jest. Dobra, to tak będzie. Stara mi się ta wzięła, wrzuciła. Dla tych, którzy chcieliby wiedzieć, moja córka nie przeszła. Powiedzieli, żeby się za rok zgłosiła. Dziękuję, do zobaczenia.